Oni sono Louis V, oni sono 9 drip, oni sono VIP, alle mie Mario Meets. Oni sono Louis V, oni sono 9 drip, oni sono VIP, alle mie Mario Meets. Się tym miarał, będę do końca robił muzy, bo to moja wiara. Mam padę pana ziomego, z 16 się tu stara. Pijam do niego, on mówi, robimy numer od zaraz. Co to gadają, powiewa nam jak balon. Nie pod publikę, to ma burać, no i jedą. Trash parsy wkręcam jak piłką Leo. Zmieniam flow jak swoje kolory, zmieniam kameleon. Szerość części w kapturze niczym mak. Po chmurze ja odlatuję niczym ptak. Co tu ptaka widzę, czego chcą naprawdę. Oni chcą Louis V, oni pragną też prawdy. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Czegoś pragnie i kręcą aferę. Ja robię traki, ty spinasz, że jestem youtuberem. Nieważne kim jesteś, sam przełamiesz te bariery. Z ziomem mam taki vibe, że tworzymy dziś nową erę. Jak Bukayo Saka mam spory potencjał. On będzie wonderkidem, jego skille jak zaklęcia. Dzięki za support, ziomy, ja będę pamiętał. Ten track to czysty spontan, ten duet to potęga. Skarka, rokado, skato, znów karka. Dla mnie ta przygoda ciekawa jak gra. Szukałem bitu dzień, znowu przyszła na to chęć. Bijamy z Kowinem dalej, nie wiesz co jest pięć. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Nie jestem gwiazdą, a świecę jak VVS. Powoli każdy miasto wie jak spalam stres. Powoli układam te puzzle życia. Prada Louis V, może niebawem zawita. A halo, dzień dobry, proszę państwa, witam, witam serdecznie. Sorry za nieogarnięcie kamerowe i ona tak laguje trochę, muszę wymienić kamerę, którą to streamuję, ale witam serdecznie cały czas. Siemano, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, dajcie znaka, czy wszystko bangla. Witam z nowego studia. Pierwszy live'ik, proszę państwa, z tego miejsca. Wydaje mi się, że no, będzie naprawdę kozacko. Tym bardziej, że plan na dzisiaj to po prostu, że tak powiem, nowe życie w serii Prawdziwe Życie. Ja bardzo jestem zadowolony z tego, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Słychać mnie głośniej. Ale ścina, co ścina? Kamerę ścina, bo mam kamerę taką z dupy trochę, koleżko. Dzień dobry, dajcie mi znać, czy mnie dobrze słychać, nie? Czy jest wszystko okej? Co jest? Dobrze wszystko, no i nie słychać. Co nie słychać? Jak to nie słychać? Wszystko, gościu, słychać. Proszę mnie tutaj nie cisnąć. Klatkuje, ale gierka będzie chodziła, proszę państwa, perfekcyjnie. Coś mi tutaj nie bangla, zobaczcie, giera jest jak najbardziej na propsie. Wszystko, że tak powiem, śmiga. Dzięki, Janek, za donate. Dobra, no to proszę państwa, skoro jesteśmy w grze, to ja tu nie będę przedłużał. Proszę o zostawienie łapy w górę, bo dzisiejszy live to będzie kolejny Legendary Live. Naprawdę, nie bardzo, siema, głośniej. Słychać, siu, siema szefy, stary pokój RIP. No ale mamy nowy, siema Kaluch, witam, witam. Dobra, dam się jeszcze głośniej trochę. Dobra, co teraz myślicie? Halo? Halo? Proszę mi dać znać, czy lepiej mnie słychać, czy przesteru czasem nie ma. Bo tego już totalnie nie jestem w stanie teraz skontrolować. Ale powinno być G. Proszę państwa, doszedł przelew od szefa Sama, co oznacza tylko tyle, że na naszym koncie 223 tysiące dolarów. Niesamowite, dziękuję Kakucian. Mam dzisiaj co? Teraz jest git? Głośno. Jest okej, okay, lepiej git, teraz git. No to klasa, skąd masz 200 tysięcy? No byczku, no, że tak powiem, licytacja, hajs z licytacji. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to nie wiecie. Poszła
jest git, tak? Kacper YouTube, dzięki, dobra. Jak mnie słychać, to dobrze, sorry za lekką dezorientację, ale już, moi drodzy, lecimy z tematem. 10 tysięcy osób już mamy na live'ie, coś fenomenalnego, mam nadzieję, że będzie was dużo, dużo więcej. Motel Davis w pełni i dzisiaj, moi drodzy, Krystiansiu, dzięki za donat. Dzisiaj wiele rzeczy do zrobienia, ale to, co chyba was ciekawi najbardziej, o co z tym chodzi, z tym YouTube'em? Zobaczycie wszystko. Mała zemsta na Brunce. Widzieliście w poprzednim odcinku, co ona nam zrobiła? Ja tego tak nie zostawię, nie? Co z garażem w Grabseed? Wygasł nam niestety, wygasł nam, to już nie jest nasz garaż. Dzięki, Pandix, pozdro dla ciebie. Sprzedaj drugi budynek. Muzyka głośno, ścisz muzykę, dobra, ścisza muzykę. Nie ma problemu, wariaty moje, moje drogie, dobra. Muza se gdzieś tam już w tle bangla, powinno być teraz dis na Brunkę. Oj, moi drodzy, gorzej, ja tam dzisiaj wjeżdżam na pełnej, nie? Bez kitu. Musimy się skonfrontować i wy dzisiaj mnóstwo rzeczy zadecydujecie też. Wilczek, dzięki za donate. Franklin też zajawi dzisiaj może część rzeczy, które by robił w przyszłości. Chciałbym, żebyście to wszystko zobaczyli. Dlatego proszę zostać na live'ie i śledzić, proszę państwa, nasze poczynania dzisiejsze, bo to jest bardzo ważne. W kontekście całej serii, nie? Hubert TV, dziękuję ci za donate. Jeśli nie będę słyszał, proszę państwa, donate'ów, to przepraszam. Bardzo ważne jest użycie śmietników w mieście, ponieważ wszystkie śmietniki segregują. Dziękuję, Forza. Lubisz łajciora? Lubię, lubię nawet. O kurde, kto to, moi drodzy, kogo ja widzę? Czyli nie jest niczym złym, ani nie żadnym wstydem, tylko po prostu dbanie o maturę, wiesz, o co chodzi, nie? Halo, gościu! Nie przeszkadzaj. Ty, chłopie, kopę lat cię nie widziałem, co nie przeszkadza, co ty robisz? Prezentację mi przedstawia o świetnikach. Aha, to ja też posłucham chętnie. Co tam masz do powiedzenia o świetnikach, Liam? Co za ty? Idę, daj mi chwilę. Ty, znikasz, pojawiasz się... Ej! Obraził się na mnie chyba. Cristiano Ronaldo najlepszy, siu, tak jest. Co się stało? Obrażony jesteś, czy co? Nie. Liam, wszystko gra? No. No to... Gdzie żeś był przez ostatnie 3 tygodnie? Byłem... Myślałem, rozwijałem swoją firmę. W sensie... Upadło. Dzięki, elo, mordo. Ale... No, urząd skarbowy mi się przypierniczył. A, to ja też w sumie straciłem firmę, no to witaj w klubie. Ja, witaj w klubie. Ja się zajmowałem drzemami. Drzemami? Ty, drzemy truskawkowe. Powiesz mi po drodze, proszę cię, jedź ze mną, bo muszę... bo mnie laska wystawiła, muszę pokazać... Aha. Jeszcze któryś ma coś do powiedzenia? Dzięki, pan Dyk. No, w każdym razie chcę, dobra, muszę się zemścić, bo to, co zrobiła, to przeszło ludzkie pojęcie. Pojedziesz, dobierzemy, no dobierzemy, panowie, sprzęt, baczność. Ale ej, Sebastian, dzięki za donate. A że oni jadą z nami? No, a co, większy ten, trzeba. No to w sumie można ją tak postraszyć trochę, właśnie. Dobra. Zobacz, co mam. Co? Ja pierdzielę, dobra, chłopaki, ja... Tylko proszę cię, proszę was, uważajcie. Dobra, żeby spokojnie. Żeby jej się krzywda nie stała. Co dobra jest? Liam się pojawił, moi drodzy. Dzięki, Emil, za donate. Ty, czas muszę zatrzymać. Co sądzicie o segregacji śmieci? Ten znowu o segregacji gada. Patrzcie, jak mój, patrzcie, jak mój samochód wygląda, masakrycznie. Co? O kurde, właśnie cię chować! Nie, no po prostu nie wierzę. Proszę pana, wychodzi pan stąd teraz. Dzięki, Alex. Zostaw go. A co pan ma do Liama? Ej! Byłem królem tego motelu, nie masz pan prawa! Nie miał pan prawa zapraszać szczurów do pokoju. O nie, to jest właściciel motelu, on się przysapał do niego. Dobra, my już mieliśmy zwijać się. Idź stąd. Zapraszamy za zwłokę. Patrz, jak mój samochód wygląda, widzowie. Nie widzę cię tu więcej. Ja pierdylam, to wszystko przez Brunkę po ostatnim odcinku. Trzeba, moi drodzy, zemsta mała będzie. A oni wsiadają do nas, czy co? Jedziemy jednym? Ej! Liam! Jedziemy szybko! Chodź szybko! Liam! Przestań, chłopie! Szybko! Idźcie! A! Jedź! A! Jedź! To jest właściciel motelu, co ty? Jedź! Za ile wariaciku dasz do... O, dzięki, Somir, nie dodaję tak łatwo do... Nie jest właścicielem motelu. Trzeba przejść rekrutację. Jeszcze. To jest właściciel motelu! Nie, jeszcze chłopie, nie jest. Liam, musimy sobie coś wyjaśnić. Jak ja dostanę wyrok jakikolwiek, za cokolwiek, to idę na 10 lat do więzienia, rozumiesz? Chłopie!
Ile? Pozdro z Egiptu, dzięki. 10 lat, nie śmiej się, to nie jest śmieszne. Co to 10 lat? Dobra, przestańcie, żadnych wybryków. Ja jadę dobra. Grzecznie. Panowie, mobilizacja, panowie. Jadę grzecznie, przejechałem na czerwonym, bez skitu. Robimy tak, że żadnego przypału dla Franklina robimy, no nie? Bo ja 10 lat bez niego to ja nie wytrzymam. Muszę widzowie uważać, przypominam, bez że żadnego przypału dla niego. Koniec live'a. Rozumiecie? Koniec całkowicie live'a, nie? Proszę. Dobrze. Boże, jakiego live'a, serii. No dodzi. Masakra, dzięki Oliwie za donate. Zupap, man. No! Ja pierdolę! Rozkojarzony jestem, ale wymusił pierwszeństwo, nieważne. Liam, gdzieś ty był, jak cię nie było? Wiem, filmą się zajmowałem i studiowałem. Zapisałem się na studia. Na studia? Jakie studia? Fotowoltaika. O. A wiesz, że mnie w ogóle zakazali prowadzić działalności gospodarczej? Masakra. I generalnie byłem na randce, myślałem, że będzie ten TGS i jakaś gruba baba wyszła zamiast mojej dziewczyny. Masz coś do grubych? Nie mam! Ale akurat mi się nie podobało to, co zobaczyłem. Powiedz mi, z kim miałeś się umówić? Z Brunhildą. Co? Tą lalą z SMS? Co za SMS? Dajcie spokój, pany. Mam nadzieję, że pan uważał na znajomych. W przeciwnym razie długo pan tu nie pomieszka. Taką lalę. Chłop, chcę dzwonić na policję, mówiłem! Poczekajcie. Dobra, spokojnie, to ja pójdę. Proszę o telefon. Ja pierdzielę. Widzowie, piszcie mi takie rzeczy, nie możemy popełnić żadnego wykroczenia, w sensie... No to Liam zrobił, ale jakoś... Ja odpowiem, mogę odpowiedzieć. Jakoś się musimy przetłumaczyć. Dobra, zaraz może zadzwoni gość do mnie. Ja pierdylam. Pytajcie o co chcecie, widzowie. Wszystko co związane z serią, odpowiadam na pytania. Każdy... O, dzwoni ten chłop. Cicho, bo dzwoni! Halo? Tak? Panie właścicielu hotelu? Mhm. Somir, dzięki za donate. Przepraszam za moich kolegów bardzo. No, ja radzę uważać. Już tutaj przyjeżdża pan policjant, jadzie. Co? No, proszę pana, no. Mam wybitą szybę mam w pojeździe. Proszę pana, zapłacę, niech pan odwoła tego policjanta, proszę. Zapłaci tysiąc pan. Dolarów zapłacę, tak. Damek, dzięki za donate. Dobra, ale... Tysiąc jego... git? Tak, kolegi mam więcej tutaj nie widzieć. Liama w sensie, tak? Tak, tego dobra, co jasne. Mi rozwalił furę. Oczywiście, nie będzie go. Do widzenia i przepraszam za zwłokę. Ja pi... Liam! Co z domem brata? Brat przejął czynsz, widzowie. Anton płaci. Masakra, masz się tam nie pokazywać, bo zadzwonią po policję, rozumiesz? A dla mnie policja to jest koniec, koniec chłopie. W więzieniu wyląduję, proszę cię, pójdź mi na rękę, dobrze? W ogóle chciałem dzisiaj, Liam, nowy biznes rozpocząć. Taki bez działalności, co prawda, Oli Gamer. Słuchajcie teraz to, co mówi Franklin. Wiesz, że są takie licytacje komornicze? Że, gdzie ktoś na przykład czynszu nie płaci, albo nie wiem... No co, jakieś... no moje mieszkanie w motelu, tak. Tak, wylicytowali? No właśnie, tak. To jest licytacja za pół ceny zazwyczaj, albo niżej. No i to jest okazja, chłopie, a ja mam trochę kasy odłożonej. Co by na to jakby, wiesz, kupić takie zaniedbane mieszkanie i na przykład wyremontować i sprzedać drożej, co ty myślisz? I widzowie, teraz piszcie, pomysł, co ja wy co wymontować tym, na tym panele fotowoltaiczne. Panele słoneczne. Ty, czekaj, bo mi... Kurde, lampka mi się w głowie zaświeciła, ty... Ty byś mógł montować panele? Tak. Byśmy domy, ekodomy sprzedawali. Co? Umiesz kaloryfery tak byśmy na tym budowali. Co byśmy budowali? Kaloryfery. Dobra. Połączone z fotowoltaiką, w zasadzie. No, w słońce takie... grzeją, grzeją eko... słońcem. Takie ekodomy, kurde, to jest dobry biznes. Dzisiaj jest jedna taka licytacja poza miastem. To pomyślimy może, co? Podskoczymy no tam dobra, potem. Dobra. Widzowie, Danny, dzięki za donate. Co wy myślicie? Jedziemy na tą licytację? Wiem, że jest jedna dzisiaj poza miastem. Licytacja komornicza. Nieruchomość. Patrz, ile mam kasy. Moglibyśmy to spróbować wylicytować, co by otworzyło nam drogę do jakiejś nowej kariery. Co jest? O cholera, czy ja ją przejechałem? Jelenia potrąciłeś. Super pomysł. Też mi się tak wydaje, widzowie. To nie będą na pewno super... Sprzedałem. Moją ulubioną furę sprzedałeś jak mogłeś! No co ja ci poradzę, chłopie, no... Jak mogłeś.
Hilux jest jaki jest, to znaczy kasy potrzebowałem, no to teraz jeździmy ten Alberto, kojarzysz Alberto? To możesz sobie Haluxa odkupić od niego. Ty dobra, ale panowie, skupienie teraz, ona tu mieszka. Ostatnio mnie strasznie skrzywdziła. Ja chciałbym porozmawiać, postraszymy ją, ale nic więcej, nie róbmy jej krzywdy, dobra? Ma wiedzieć po prostu, znać swoje miejsce w szeregu. Dobra. Chodźcie. Ja pierdzielę. Oj widzowie, będzie konfrontacja po tej nieudanej randce. Ustawienie bojowe! Formacja żółwia! Formacja żółw, tak! Ty, ochroniarza jakiegoś ma. Co jest? Dobra widzowie, pisać mi, czy wjeżdżać tam od buta, czy nie? Nie, spokojnie. Z Brunhildą chcę rozmawiać. Ej, ty! Wyglądasz jak pała, gdzie jest Brunka? Mexi, dzięki za donację. Brunki nie ma. Co to znaczy nie ma? Na pewno jest w środku. Nie ma, wyjechała z Kunegundą. Co? No pojechała. Gdzie pojechała? Odsłuchajcie wszyscy. Dobra gościu, my tu nie robimy przez przypału. Widzisz, żebyśmy robili przypał? Widzisz jakieś narzędzia w naszych rękach? Nie ma nic. Schowajcie tą broń, bo dzwonimy po policję. Armia żularska, schować broń. Oprócz Liama. Koleżko. No. Ona mnie wykorzystała. No bardzo ja brzydko. Ja wiem. Bardzo brzydko. Słyszałeś o tym, pewnie filmik widziałeś, pewnie tak, filmik tak, nagrywaliście, tak. Co? No. No i co? No i bardzo dobre, dużo viewsów było. Ta, dużo viewsów, a wiesz co ci powiem? Ja będę miał więcej viewsów od Brunki, więc większą willę i wszystko większe. Tak. Zobaczysz. Oj, chłopie, jeszcze spełnisz moje słowa. Prawda, Liam? Tak, to prawda. Liam też będzie brał w tym udział. Będę brał w tym udział. No. Będę jego menadżerem, będę lepszy. A to współczuję. Słuchaj, możesz tej swojej zawszonej koleżance przekazać, że... ma przerąbane. Po prostu. No dobra, ale... Przekaż jej ode mnie, że ma wszy w głowie. Pozew też będzie miała, rozumiesz? No nie możesz. Jak nie mogę? No zamrażali ci twarz. Niesławienie. Tak, zniesławienie, oj zobaczysz chłopie, mam takiego prawnika, że się Brunka nie wypłaci. Jedziesz elektrykiem, Brunka a nie ma masz lepszych. Prawka, bo na elektryka mam prawka. No zobaczymy, dobra. Jest ona w domu czy nie? Blefujesz nie, nie mnie? Nie ma. Chcę to zobaczyć, przepuścić mnie proszę. Proszę mnie przepuścić. Bo dzwonię na policję zaraz. Nie pierdzie. Dobra, już kończ z tą policją, no. Dobra, Liam, bo jak faktycznie... Ej, przestań! Chodź stąd, bo wezwą policję. Jedziemy. Proszę odejść teraz. Patrzcie, armia. Armia. Kurde, musimy stąd zdupiać widzowie, bo ja nie chcę policji tutaj. Skanek, dzięki za donate. Rozwaliła mi auto, no tak. Jeszcze auto mi rozwaliła, kurde, i to... Na policję. Kurczę, kalafior. Skakuj, Liam. Bez kitu, widzowie. Muszę się jakoś zemścić na nią, a jedyne co mi przychodzi do głowy to założyć kanał, ale o fajnej tematyce. Zaraz to wszystko ogarniemy i powiem wam, że pod koniec odcinka link będzie w opisie, proszę państwa, to znaczy tutaj, do kanału Franklina. Autentycznie to się wydarzy, widzowie. To się wydarzy, tylko oglądajcie live'a do końca dzisiaj. Co to kurde za nawałnica, ja pierdzielę. Dobra, trzeba stąd... Nie. Nie, zjeżdżamy. Ja pierdolę. Do ataku? Ha, co się nic nie zrobiłem! Nie róbcie pochopnych ruchów. Cześć Franklin, pamiętasz mnie? Gilbert! No ja. Dzięki pan Dix. Jak tam się powodzi? Jezus, ale mnie wystraszy, czemu ty siedzisz w radiowozie? A co to się stało, że cię wystraszyłem? Nie no, bo nową pracę znalazłem, powiem ci. W policji robisz? No, tylko na razie umundurowania nie mam, bo się w żadne nie mieściłem. A, chłopie, nie rób tak więcej, proszę cię. A coś zrobiłeś, coś przeskrobałeś? Nie, ale nie lubię policji. Jak większość w tym mieście, nie? Ty, no ale jak ty jesteś policjantem, to w sumie mam pierwszego znajomego policjanta. No. Ty, widzowie, ty, nie to jedynego. Nie jest głupie, żeby... Jeśli okay, chodzi o znajomego. A dawno pracujesz? Od dawna? No, to się tydzień odkułeś będzie. Po tym śmieciareksie, to widzę, że się powodzi, koledzy. Wszystko się powodzi, radiowóz. Chłopie, no to nieźle. Ty, a zobacz jak moja fura wygląda. No właśnie, co się stało, że tak porozbijana jest? Zdemolowała mi dziewczyna, wiesz?
Dziewczyna? Sprawy sercowe. To nie jest jego dziewczyna! To jest moja dziewczyna, ty się zamknij tam. Nie. Co się tak przesiadziasz? Masz ADHD? Na tego drąga od zmiany biegów chyba lubisz siadać, co? Ty lubisz kobiety z szami w głowie. Dobrze, Guzek się nie rozmawia, nie? No wiadomo, czyli tak chciałeś mnie zatrzymać, ale w mandatu mi nie dasz. No nie, to za co? Uff, na szczęście. No ja mu raczej nie dam. Chyba, że no to, zabijesz słuchaj. Człowieka. Nie. Liam zabił, ale to już dawno czasy. No to... Słuchaj, ty, to jakbyś kiedyś na browara chciał wyskoczyć, to daj znać. Musimy widzowie dbać o relację. Mój numer masz, nie? Jasne, dobra, miłego dzionka, dobra, trzymaj się. Dobra, trzymaj się. Kurde, gość w policji to jest game changer. Jak mnie on wystraszył, ten typ. Ale mnie stracha narobił, chłopie. Jeszcze raz się jesteś popisywał przed policją. O zawszonej dziewczynie, chłopie. Fura śmiechu normalnie, fura śmiechu. No ta. No ta. Ona ma wszy. Widział. Mhm, dobra, słuchaj. Widzowie. Odstawimy tych twoich koleżków. Co to, Jezus Maria, co to za muzyka się włączyła? Panowie. Co, bo nie słyszałem. Pasy? Panowie, gdzie wy chcecie jechać? Nie mam numeru do Rudej chyba. Gdzie was wysadzić, koleżki? Obojętnie. Gdzie jedziemy? Pod jakiś monopol chcecie? Tu jest monopol. Do monopolowego. No pewnie, że tak. Chociaż nie, ja podjadę pod motel Davis, bo... Zapomniałem, kurde, tych dokumentów. No dobra. Skoczymy, dobra? Mhm. A zaznaczysz mi ktoś? Albo dobra, może dojadę jakoś. Widzowie, no, także... Nie gadaj, że umarł TJ. Słyszałem, że był postrzelony. Widzowie, przepraszam, ale muszę to zobaczyć. Cześć, Wiczka. No. Hi. Tu jest kamera. Ty kiedyś była tam zawsze. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałam wrzucić telefon. A po co? Bo potrzebuję. Ja tylko muszę jedną rzecz zobaczyć, bo podobno Lil TJ nie żyje. Co ty gadasz? A on nie miał być na festiwalu jakimś? No nie, ale ja lubiłem go bardzo. To dostałem takiego donate'a, poczekajcie. Ale fajnie. No mega fajnie, tylko kurde, strasznie... Straszny przypał, widzowie, jeśli to prawda. Czekajcie, gdzie ja to mogę sprawdzić najlepiej? Na grupie Drake. What the heck? Nie ma info chyba. Może to bait? Aby to był bait. Znaczy, ja słyszałem, że był postrzelony, ale nie widziałem, żeby... Operację przechodzi, widzowie. What the heck, no nie wiem. Dziękuję. Łap telefon. Pozdrów Lajwika Wiko, ale kurde, co za news. Pozdrawiam Lajwika w nowym studiu. Jak ci się podoba? Super. Tak? Bardzo fajnie. Piona. Pioneczka, na razie. Bardzo fajnie wygląda, polecam oglądać odcinek, jak będzie. Tak. Lubisz fotowoltaikę? Lubię. Tak? Lubię, bo możesz dużo używać energii. Można dużo używać energii, dobra. Widzowie, dużo tutaj. Mamy aprobatę na firmę fotowoltaiczną, bardzo dobrze. Hej, to na razie, skoro to nie jest prawda, to jestem trochę uspokojony. Słyszałem, że fotowoltaika to... Słyszałem, że to w ogóle można na tym nawet piece gazowe robić, można nawet na tym gotować. Rozumiesz? No to jest fajny patent, ale ty masz to już obcykane, bo ty po tych szkołach jesteś... Tak, jak ja na studiach byłem, na studiach. Drzemy też studiowałem. Drzemy? Co to znaczy? No drzem! Na przykład truskawkowy. To chyba mówisz o gastronomii, czy poczekaj. Nie studiowałem gastronomii. Tylko chyba tom! Astronomię! Studiowałem. Astronomię, nie gastronomię, astronomię. Tam się nauczyłem robić ten. Jak to się nazywa? Drogi. Dobrze, że nas policja nie zaczynała. Truskawkowe. Nie zatrzymała, no. Rozumiesz. Teraz sezon na dżemy jest w sumie. A słyszałeś taki żart? Że po dżemie się dżemie? Dobre, nie? Dobre.
Dobry żart, dobry żart. Co ja robię ze swoim życiem? Bujam się z żulami, moi drodzy. I z królem żuli na czele, czytaj Leon. Włącz awaryjki, nie no, jadę. 600 metrów, jestem na motelu, odstawiam tych ziomeczków. No i co, trzeba by się jakoś przyodziać. Nie widzieliście tego. Za każde zderzenie rok dłużej w pace. Zamknij się. Słuchaj, trzeba się kozacko przyodziać w momencie, dobra, w którym mamy jechać na licytację komórniczą, rozumiesz? Jestem zawsze dobrze ubrany. Tak? Tak. Ale musimy skoczyć do sklepu. Dobra, koledzy, żule, dziękuję wam za pomoc nieocenioną. Dzięki za przejażdżkę. Browara wam postawię. O, mi pan. No co jest? Proszę, pójdź za mną. Dobrze, już momencik. Co ty tu robisz? Si! Chodź, idziemy. Żyjesz? Wyszedłeś z paki? Tak, szefie, ale mam taki pomysł. Poczekaj, Christian, bo muszę załatwić jedno. Dzięki, Liam, za tysiaka. Dobra, widzowie. Krystek dołączył. Siu, na czacie, widzowie. Krystek wyszedł z paki. No, proszę pana, dzwoniłem tam do mechanika, no, mówiłem, co się stało. No. I 1200 wyszło. Dobra, oczywiście. To tutaj tysiaka dostałem od kolegi. Natomiast to zapraszam do siebie do domu. Mhm. Ja pierdylam. Siu, jak czat spamuje, si. Dobre, proszę państwa, na jakiś pomysł wpadł Christian, zaraz się dowiemy o co kaman. To tak, tutaj proszę pana 1000, ja pójdę po 200, dobra, na górę. Dobra, czekam tu. Dobra, udobruchamy typa. 1000 mi dał tutaj przed chwilą, proszę państwa, Liam. Natomiast 200 muszę wyciągnąć z mojej szafki tajnej. Ale te 200 muszę oczywiście odjąć z mojego stanu konta. I będzie tutaj 600, cyk. 200 poszło. Oddajemy pieniądze za oczywiście brzydkie rzeczy, które zrobiliśmy. No ale dobra, przynajmniej policji nie wezwał. Uff, ja pierdylam. Ciężko. Do sklepu musimy skoczyć. Tak, tutaj proszę pana 200. Mhm, super. I przepraszam najmocniej. Ten kolega mój to taki trochę czasem niezrównoważony jest, wie pan. Jasne, to się proszę zdarza. Proszę mnie nie wyrzucać, ja się tu lubię. Dobra, no. Oddał pan pieniądze, jest w porządku. Tylko proszę go tu więcej nie wprowadzać. Nie ma problemu, ma to panek w banku. Miłego dnia. Do widzenia. Dobra, widzowie. To w takim razie, wysłałem donate, ale nie przyszedł. Czasem tak bywa w byczku, ale ja wszystkie widzę i bardzo doceniam wszystkie. SMS-a wysłałeś. Komu wysłałem SMS-a? Nie wysłałem nikomu. Ej, ja muszę z Krystkiem pogadać. Co on tutaj w ogóle wykombinował? Franklin! Si! Szefie, siedziałem w więzieniu. Taka myśl mnie naszła. Otwórzmy kanał na YouTubie, bo kiedyś oglądałem, tyle YouTube oglądałem. I kanał motoryzacyjny. Będziemy nagrywać auto. Tutaj takie piękne. Krystek! Czytasz mi w myślach, wiesz, że chcę to zrobić, żeby się zemścić? Na kim zemścić? Na Brunhildzie. A co ona zrobiła? Nasze sprawy sercowe nie poszły tak jak należy, nie wnikaj. Zdradziła go! Ona ma wszy w głowie, wiesz o tym! A ty siadasz, a ty lubisz siadać na butle od biegów. Na gałę od biegów. I co z tego? Bo lubię! I co? Bo co? No i nic, no ja cię nie oceniam, a ty mnie oceniasz. Ja cię oceniam, właśnie, bo ma wszy w głowie. No ale Christian, jak ty chcesz to zrobić? Jak ty chcesz nagrać? No mamy kamerę z firmy. Jest ona u mnie w domu. Pojedziemy po nią i nagramy coś pierwszego. Przywitamy się. Trzeba nagrać coś tam, że nie wiem. Się na tym nie znam, ale... Czyli co? Witamy widzowie, coś takiego. Witamy widzowie? No ale co to... To może jaka nazwa kanału? Jaka nazwa kanału? No to tu się trzeba zastanowić, no tutaj bym pomyślał. Mi się wydaje, że będzie to Liam, po prostu. Nie, kurde, jak mamy ten kanał robić, a ja mam być twarzą, bo tak będzie, bo tak ma być, to... wy możecie tam występować. Gdzieś to... twarzą ja będę wąsem, jak mój piękny koper. To musimy wymyślić jakąś uniwersalną nazwę, zaraz się nad tym zastanowimy. Jasne. Christian, poprowadzisz samochód? Tak. Chcesz się narażać na mandat. To jedźmy do ciebie na chatę. Siadaj, Liam. A ja mam chyba pomysł na dobry kadr. Gaming, Niko. Dzięki za dobry. Widzowie! Film. Jak nazwać kanał chłopaków? Normalnie nagrywamy zaraz pierwszy film i wy go zobaczycie na YouTubie. Jeśli go uda nam się zmontować i wrzucić. A ty umiesz montować, Christian? Nie umiem. No to co, jak ty chcesz to...
Się nauczę coś tam. Na telefonie mam taką aplikację do montowania. No dobra, ale to się da wrzucić tak film od razu? No tak, no kiedyś tak wrzucałem, jak grałem w jakieś gry na komputerze. Okej. No to kurde, trzeba przemyśleć temat, no. Jakby można się nazywać? Może... Ekipa Siu? Nie, no nie, Clean Team, nie. No widzowie, myślcie. Myślcie. Piszcie tutaj, Franklin, nie. Franklin! Clintonowie, bez kiedy tak Clint. A może Clintonowie? Takie... Nie, motoszroty! Motoszroty? Da! Motoszroty! Patrz, potem na mieście, jakby ktoś, nie wiem, przyszedł po autograf, to powie: o, to motoszrot, zaraz powiedzieć, o, to ten znany Franklin. Motoszrot! Nie! A nie. Motoszrot jest dobry. Może Clintons. Dobre, może być Clintons. Clintons nie podoba mi się. Clintonowie już lepiej, ale kurde, no przecież nie jesteśmy rodziną. Właśnie. No nie wiem, nie wiem, myślę. A motochłopcy, motochłopcy. Franklin Clinton Team, no nie, za proste, ale dzięki za donate. Motochłopcy? Tak. Nie, to nie, no motoszroty lepiej. Cringe'owe, oklepane. Motoszroty. A może coś siu? Tylko w czym jest siu? Siulnik, siulnik motoryzacyjny. Gruszka, dzięki za donate. Żart. Może siusiaki? Nie! Dlaczego? Nie wiem, bo będzie ten. Co za kanał 18 plus będzie. Ustawiają się do mnie do domu z normą. Może Cristiano Ronaldo potrzebuje. I pod typioro. Co ty tak nieładnie? No hejka, ja teraz wolny jestem. Może ochotę na Malborażka, może trochę kolki. A może chcesz porozmawiać z prawdziwym mężczyzną, przyszłym youtuberem. No, kolejna przyszła, widzicie jak do mnie lecą? Tak. Faktycznie. I nawet przemasz tu. Nie, 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 hej! Dosu! Wystraszyły się go. No, nie lubię. Co, takiego żula śmierdziela, to ja bym też wystraszył. Chodźmy po kamerę, panowie. Sorry, Liam, nie denerwuj się. No dobra. Widzowie. Kurde, no myślę nad tą nazwą, no jakby to nazwać, cholera. No motoszroty. Motoszroty nie podoba mi się. Z tego kompa możemy dodać ten filmik? Tak, mam kamerę. Tak, no tutaj zrobi się jakieś konto. No dobra, ale trzeba by nagrać ten film może najpierw, co? A to tutaj ja może Liam, gdzie go nagramy? Shubros? Tutaj wiem! Mam pomysł! Chodźcie! Nie, Shubros, nie, będę prowadzić. To jeszcze nie jest to, ja cały czas czytam. Doprowadzę was do świetnego, idealnego miejsca. A siu ekipa? Coś takiego? Siu ekipa? Był już taki jakiś ziomek za granicą, za oceanem, co ekipa miał. Może coś innego, może. Bardziej kreatywnego. Widzowie, to musi być kreatywna nazwa. Może, nie wiem. Brojant, dzięki za donate, bardzo się cieszę, będziemy rozpatrywać twoje powiadomienie, to znaczy twoje, co ja gadam, twoje klawisze. Podanie. Shoe boys. Tak nazwa Disco Polo jakiegoś zespołu. No właśnie. A może nagramy Ej, może nagramy Disco Polo kiedyś. To nie, pomysł. To ma być motoryzacyjny kanał. No dobra. Widzowie, jest 8000 łap w górę tylko, ja tu kombinuję. Ja jeszcze doszłem do kanału, ja będę coś nagrywać. Ja normalnie kombinuję każdy kanał dla Franklina, to jest tylko 8000 w górę. Halo, każdy kto chce zobaczyć kanał Franklina osobny, zostawia łapę w górę i epizody YouTube'owe Franklina. Ej, tu musi być 20 tysięcy w górę, żeby to miało sens, miało miejsce. Halo! Enjoying Destroyers! Proszę zostawić. Siema, siu, dzięki za donate, pozdro dla ciebie. Enjoying Destroyers, bardzo dobra nazwa. Jaka nazwa? Enjoying Destroyers. Enjoying Destroyers, nie, to takie, to musi być coś krótkiego, a wiesz... Chwytliwego, chwytliwe! No. Chwytliwe. Team C. Nie. Co? Nie. Frankie Boys, nie. Co mi tu do głowy przychodzi? Karolina Natalia, dziękuję za donate. Pozdro dla ciebie. O, nagle nam wskoczyły 2000 łap. A to są twoi koledzy? No, to jest. Cześć, o. To jest. To jest chyba. Nie wiem. Jakąś żularnię przyjechaliśmy, co jest? Dlaczego? What the heck? Ty! Tak. Tutaj to nagrywamy? No nie wiem. Boję się, że mi zabiorą tą kamerę. Ja pierdzielę. No ale co to jest za kadr? Przecież to ma być pierwszy film. Chodźcie tu, w tej wnęce. Co on to za kadr wymyślił? Dobra, a niech Franklin... Co tu jest w ogóle za... Debilu! A jak tu samochód postawisz? Czy Wika masz w salonie? Właśnie też musimy go ogarnąć dzisiaj. Pod samochodem nagramy. Tylko ustaw jakoś ten samochód. Ja pierdzielę.
komentarze normalnie będą zaraz tam czytane, jak się nam uda wrzucić ten film. Czy postacie z GTA są w stanie dodać film na kanał? Kurczę, i my będziemy tu stać niżej, pomóż. Tak? Tutaj? Nie, tu! Czekajcie, widzowie. Ogrodnik, dziękuję za donat. Na przykład przed maską, na przykład, no tu możemy. Mhm. Która jest godzina mi jeszcze powiedz? Która jest godzina? Nie wiem. 18. Co? 18:30. Ty, to szybko! Stop! Jedziemy na licytację komorniczą. Nagramy, tamto nagramy. Tam nagramy, tam dawaj nagramy. Liam, musisz wsiadać do paleto, kto prowadzi? Ja. Liam jest. To Sandy Shores to chyba jest. A, tak, Sandy Shores, masz rację. Motosztosy. Teraz trzeba pomyśleć, jak to może się nazywać. No teraz mamy trochę czasu, myślmy, ale jedźmy na licytację, śmiało. Szybko trzeba jechać, widzowie, bo nam kurde przepadnie licytacja, co jest? Clean Team? Nie, motosztosy też mi nie siedzą, coś takiego kurde, no nie wiem. Siu, coś siu? Nie, z siu nie, może. Chyba, że Franklin Clapton po prostu go nazwać. Co wy myślicie? A jakbyśmy go nazwali? Franklin Clapton. Franklin Clapton? No. Dobrze. Planktonowie. Nie plankton. Claptonowie. Clapton. Chyba, że Claptonowie. Claptonowie. Fajnie brzmi w sumie. A co wy myślicie, widzowie? Claptonowie. Bo może nie Claptonowie, tylko Claptonowie. FC Channel, nie, no to słabe. Dzięki Elomordu za donate, ale to raczej nie przejdzie. A może Liam and Christian and Franklin Industries. No to brzmi jak nazwa firmy, co produkuje papierosy jakieś. Najtańsze, najtańsze. No ja lubię papierosy. Claptonowie? No Claptonowie jest dobrze! Claptonowie, kurde, ale to będę musiał się dzielić sławą z wami! Nie, to my z szefem będziemy musieli się z szefem dzielić sławą. Myślałem no o nazwie Claptonowie, no właśnie, Dawski. Dawski. Co wy myślicie, Claptonowie, czy nie? Damy ankietę jakąś. Może faktycznie, utwórz ankietę. Jaka nazwa kanału? Ja pierdzielę, Claptonowie. Dajcie jeszcze jakąś propozycję. Siu... siaki. Drive mistrzowie czterech kółek może? Nie, tak nie. Jaka jeszcze nazwa? Zafelgowani. Zafelgowani? No. Zafelgowani. Dajcie jeszcze jakąś propozycję. Albo Franklin Clapton. Franklin Clapton. Wtedy będę miał cały fame dla siebie. To znaczy większość, wiecie o co chodzi. Dobra, poszła ankieta. Zobaczymy jak to się, proszę państwa, potoczy. Ale jestem bardzo ciekaw. No drive mistrz. Nie. No nie wiem, no ja waham się tak. Pomiędzy... No Claptonowie. Claptonowie, siusiaki, zafelgowani, albo Franklin Clapton. Nie, siusiaki. Myśmy się witali. Siema z tej strony, siusiaki. Siema. Siusiaki. Tak robimy. Tak możemy robić. No dzięki, dobra. Dzięki KPXek, dzięki za donate. No nie wiem, widzowie, Claptonowie, no kurde, ciężko, musicie głosować. Proszę głosować. Gdzie to no nie jest? Wiem. Gdzie? No nie wiem, no szukajcie. Gdzieś tu na pewno jest. Powinni być ludzie, to jest licytacja komornicza. A to dużo ludzi będzie pewnie. Tylko ja będę licytował, dobra? W naszym imieniu. Jasne. A, w ogóle Krystian, bo tak. Ty nie słyszałeś, musiałem firmę rozwiązać. Jak to? No, nie ma ja już tu zostawiłem detaili. Ubrania swoje. No trudno, już przepadło, już sprzedana firma dawno. Marko Stodolny, dzięki za donate. Motokoty, ogumowanie, zaraz założymy ten kanał, bez kitu, nagramy ten film, ja jestem ciekaw waszej reakcji. To nie gdzieś tutaj przy tej wodzie, na lewo, przy jeziorku. Ale siusiaki to może YouTube zbanować za taką nazwę. Na lewo powiedz. Tu? Nie wiem gdzie to. Ja widziałem na zdjęciu, to taka łódź była, nie wiem z jakiej paki. Uzi, dzięki za donate, pozdro dla ciebie wariacie. Motosztosy, ogumowani, siusiaki, zafelgowani.
Franklin Clapton, najsłabsze. Claptonowie. Shoe Drive, nie, Adamusek, nie, kurde, dzięki za donate do Adamusek, ale nie wiem jaka nazwa, szczerze. No, trzeba jeszcze pomyśleć, widzowie, czekam na coś. Siuklin, siusiaki, nie, siu to może nas zbanować YouTube. Franklin, prowadź, bo ty wiesz pewnie, bo ty widziałeś zdjęcia. Ej, czekaj, ja mam pojęcie, tu jest... O, zaznaczam ci, patrz. Tu jest no dobra, dawaj. Dzięki Kacper Komowski, pozdro dla ciebie. Oglądaj dalej, szefie, wariacie. Cieszę się. Ale to jest wygoda, że mam auto cholera na prąd. Ej, panowie, wejdźmy do nich i się przywitajmy. To jak nazywamy ten kanał? Wreszcie. Jeszcze nie wiemy, poczekaj. Trzeba to przemyśleć, najpierw kupmy. To co trzeba. Ty, to jest poza Sandy. Dzięki Błażej te za donate. Nie wiem, czyli Liam już przepity łeb, może. Liam, gdzieś ty to dojechał? 1,5 kilometra opie jeszcze mamy. Muszę patrzeć, żeby policja mnie nie zatrzymała. Jak nazwać kanał Franklina na YouTube? KLF, Christian Liam Franklin. Ale nie wiadomo, czy oni będą nagrywać. Kurde, tak samo, nie? Claptonowie mi się podoba, no. Claptonowie. Kanał motoryzacyjny Claptonowie, co jest? Xeo, dzięki za donate, bardzo. O, to tu chyba jakieś auto. Dobra, ale trzeba się w międzyczasie teraz skupić na tym, moi drodzy, co ważne. A ważne jest to, żeby wygrać licytację. Bo to by dało nam nową perspektywę na karierę. Tylko nie jest to dom, tylko jakaś przyczepa z tego, co widzę. Cholera. Czyli co, przyczepę licytujemy? No, chyba to. No dobra. Schowaj te kamery jeszcze, Christian. Ja pierdylam. No zobaczmy w takim razie. To, moi drodzy, jest nowy sposób na biznes, czyli licytacja komornicza. Siusiaki. Przestańcie, usiądźcie, nie róbcie wiochy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Można usiąść? A to ja postoję może. Co jest? Dobry. Dobry, witam. Dobry, panowie. O co tu chodzi, widzowie? Ciekawe zajęcie. A więc, tak, witam was wszystkich. Kobieta. Dzień dobry państwu na licytacji komorniczej. I dzisiaj będziemy licytować, znaczy państwo będziecie licytować nieruchomość pana Andrew Kowalskiego. Jest to człowiek polskiego pochodzenia, który ostatnimi czasy zadłużył się i zaginął. Ciekawe. Po prostu. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Jest poszukiwany. O kurde. Ceną wywoławczą jest $1000. Mówimy tutaj o kabinie, czy jeszcze o terenie wokół? Jak no, to widzowie? To właśnie... To mały jest teren, więc... No ale głównie to... Fajne. Kabina. Aha, dobrze. Motosiury, fajne w sumie. Bo terenu tak, no nie za bardzo mówię właśnie. Nie ma za bardzo terenu, więc... To ja daję... 1500. Ile? 1500! 2000! O kurde, zaczyna się licytacja, widzowie. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało wylicytować. 3000. 325. 3,5! Czy 600? 3700! Co 500? 4000! 4500! Dobrze? 5! 500! 5600! Jesteś gamoniem, nie zauważ. Właśnie gamoniu! 6000! 6,5. Zwariowaliście, to parę desek to jest raptem. 7000. Daję 7,5. Daję 8. 8,5. 10,500. Jest, że będzie. Dobra, ja się poddaję jednak. 11. To dużo. Czekaj, nie wiem, co robię. 12,5 tysiąca. A łódka, w cenie. Łódka. Prawie to miałem. Łódka w cenie. Po raz pierwszy. Po raz drugi. O, koniec. Przebił mnie. 14. 14. No patrzcie, ile mam kasy. To można wyremontować, moi drodzy, sprzedać. 14 po raz drugi. 14,5. Nie mogę. 15, to jest moja ostateczna kwota. No kim ty jest? 15 po raz pierwszy. Cicho, cholera jasna, gościu. Przestań licytować. Łódka i ciebie. 16. Cicho bądź. A ty kim jesteś? 16 po raz pierwszy.
16 po raz drugi zakończony. A 16,5. Co? Co za typ? On nic nie może. 16,5 po raz pierwszy. 17. 17,5. Nie, nie, nie. Może to przemyśleć. 17 po raz pierwszy. 17,5. Co odchodzi? 17,5 po raz pierwszy. 18. Czaty, zaufajcie mi, czaty. Ale on nawet tyle nie ma, on nie może... 18 po raz pierwszy. Zaufajcie mi, czat. Dobra, gościu, chodź pogadać. 19 tysięcy, dobra, weźcie go stąd, bo już mam dość. 19. 20. Co? 20,5 tysiąca. Cholera. Od kiedy można licytować za kasę, której się nie ma? Co on tu robi? O czym ty mówisz, człowieku? Przecież ja mam pieniądze przy sobie. Ale on nie ma, 20,5 po raz drugi. 21. Cholera, no nie podbijajcie już! Nie masz tyle kasy. 21,5. Fuck. 21,5 po raz pierwszy. 21,5 po raz drugi. Dobra, wiesz co tam. 22,5, ha! 23. Frajerze. Franklin, ten dziad, nie, no, ten dziadyga ma parę w łapie. 23,5. Nie bij się z nim, przestań. Mówisz, że odpuszczasz. Nie, 25! Jezu, nie, dobra, to już jest przesada. No, to ma petard. 25 po raz pierwszy. Kurde, ale mi wieśniaki wyrolowały. 25 po raz drugi. Cholera. 25 po raz trzeci. Gratuluję, panie Franklin Clinton. Wylicytował pan to nieruchomość. Brawo! 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 Liam, trzeba będzie fotowoltaikę tu założyć, bo to się nam nie zwróci. To prawda. Ja nie mogę za taką... Ty, a statek... Ja wiem, kto to jest! Proszę tylko podpisać ten dokument jako dobra, właściciel. Można obejrzeć? Można obejrzeć tę nieruchomość? Jeszcze nie jest gotowa do wydania, więc... A tak tylko, musimy tak tylko zerknę, nie. Może... Nie. Proszę pana, musimy przygotować nieruchomość i proszę wyjść! O kurde. Proszę wyjść w tym momencie. No dobra. Musimy przygotować i za niedługo pan ją będzie mógł zobaczyć. Panienka się nie spina. Właśnie. Dobrze, to już podpisuję. Panienka taka ładna. Ja widzowie, trudno. Dobrze, że chociaż zaufajcie mi, zaufajcie mi, obejrzymy to i ogarniemy z tego, z tej meliny wyciągniemy, proszę państwa, jeszcze zarobimy. Kupię pani może kawę? Kurde frajerzy, co wy to robisz na mojej porzeci? Co? Co na mojej porzeci robicie? Jakie masz shadery? Make visuals great again. O czym pan mówi? To już jest sprzedana posesja. To moja porzecia! Krzysiek? Liam? Krzysiek! Wiedziałem, że co ty jak zobaczyłem tą łajbę! Co? Ja! Ile ci ludzie? Franklin! Co Franklin! Łajba? Co to? Co Franklin. To? Swój znajomy czy co? To jest Krzysiek! Z nim przebyliśmy cały trójkąt bermudzki. O. Cały trójkąt bermudzki. Pani Clinton. Tak, słucham. Czy mogłabym poprosić pańską wizytówkę? Za niedługo do pana zadzwonię. Tak. Po prostu poinformować, kiedy będzie mógł pan już odebrać nieruchomość. Oczywiście, ja pani dam swój numer telefonu. 185. Dobrze. 1470. Może pani się potem odezwać po pracy do mnie. Dobrze, odezwę się. Dziękuję. Tak? Czyli jesteśmy dziękuję. Umówieni? Tak. Zadzwonię do pana, dziękuję bardzo. Do widzenia, o, mojego dnia. Szybko poszło, do widzenia. Tak się to robi, chłopaki, widzicie? Widzisz, Krystian uczy od najlepszych. Dobra, ale co wy to robicie? To kupiłem kupiłem no, tę posesję i zamierzam wyremontować i ten, i dużo pieniędzy na tym zarobić. Czekaj, coś do mnie mówi? Co mówisz? Ja się nigdzie stąd nie ruszę, to moje. Krzysiek, słuchaj, przykro mi bardzo, pozostaje ci łajba, możesz tam na tej łajbie se funkcjonować. Halo, dobra, inaczej, ruszę się stąd. Zobaczymy, widzowie, wydaje mi się, że... nowe życie, resztówkę. Dobra, patrz, i tam za łajbą położyłem $1000 na nowe życie. Jak to jest pójdzie? $1000 z tyłu. O. Czekaj, ja pobiegnę położyć. Na filmik na YouTubie nowy. Biegnij, biegnij, biegnij po kasę, gościu. Nie, bo mnie oszuka. Nie oszuka cię, serio tam leży. Stówę, jeżdżemy do garani. Ja już no, nie pojawiam. $1000 tam leży. Masz stówkę, dobra, dałem mu stówkę już. Dobra, będę miał na rejs z ojcem. Na i na butelkę rumu. Tak, i na butelkę rumu. Uciekaj stąd, na razie. Z starych czasów. Dobra. Żegnam. Czy ona powiedziała, że to będzie dostępne do obejrzenia potem? To nagrajmy filmik teraz, co dobra. Wy na to? Łajba. Co łajba? No na łajbie. To idę na łajbie? A co ma łajba wspólnego z kanałem motoryzacyjnym? No, ma silnik,
No właśnie. Dobra, ej, to w sumie nie głupie. Powiemy, że zrobimy test. Co? Jak będzie... Bo co to tam się zostawia na tym YouTubie? Subpunkcje! Subpunkcje? Jak będzie dużo subpunkcji, to zrobimy taki wyścig. Dobra. Co jest Łuczka? Szybciej? Łuczka versus... Łuczka czy Krystian? Krystian, tak. Dobra, to ja myślę, że to będzie... Dobry, jak się to mówi? Dobra, kontener. Kontener, no kontener dobry. Dobra, będziemy tu nagrywać filmik, okej? Okay? Idę po samochód. Dobra widzowie, zadupiam. Co to jest za fura? What the heck? Dobra, lecę, nagrywamy tu kurde ten. Subpunkcje będą. Co za typ? Co ty robisz? Dawaj filmik chcemy nagrać na YouTube'a, wyjazd stąd wiesiaku. Normalny content nam się sam tworzy, proszę państwa, zaraz... Zaraz będą wyścigi z wieśniakami na tym kanale motoryzacyjnym, coś pięknego to będzie. Kupiłem tę przyczepę, widziałem na czacie, że pisaliście, nie rób tego. Uwierzcie mi, że jeszcze na tym zyskamy, naprawdę, tylko musimy zobaczyć w jakim ona jest stanie, ale to dopiero później, jak już dostaniemy do niej dostęp. Trzeba będzie wrócić do Christiana i zaploadować ten film. Dobra, ja podjeżdżam tutaj. Dobra. Serio widzowie, zaraz kanał nasz będzie. Tylko ta nazwa moi drodzy. Dobra, trzeba się nad tą nazwą ostatecznie zastanowić. Macie jakiś pomysł? Dzięki Karolina za donate. Ale co, o co chodzi? No co z tym nazwą kanału? No Claptonowie mi się wydaje, nie? Claptonowie. Ty, a dałbyś radę Liam wdrapać się tam z tyłu i na przykład stać na tej łodzi? To by była super sceneria. Dobra. Krystek, będziesz nagrywał? Tak, już jestem gotowy. Dobra. Ładnie wyglądam? Pięknie. Bo to na tym YouTubie to się gestykuluje, tak? Trzeba rękami ruszać, dobra, tak, będę tak. Ruszał jak porąbany. Prosić o łopeczki. Żebrać muszę, tak? Żebrać, tak. Dużo subskrybentów i tak, tak. Dobra to Liam! Jeszcze trochę cofnę, żeby Liamo było widać. Krzycz tam, żebraj, wiesz? Żebraj, ty umiesz to robić! Poczekaj, nie, to lepiej, żebym ja szedł tu żebrał. Będę żebrał. Tak, rób to, co robisz najlepiej, czyli żebraj. Okej, okay. Dobra. Dobra, powiedzcie, kiedy... Ale nie wiemy, jak ta nazwa kanału, nie? Musimy się wydawać być profesjonalni. Claptonowie. Dobra, już się nagrywa, już się nagrywa. Aha, to już się nagrywa. Tak. Dzień dobry, YouTube. Siema, widzowie. Claptonowie z tej strony się kłaniają. Siusiaki! Witamy... Co ty gadasz za głupoty? Jakie siusiaki? Zostawcie suba. Suba! Suba zostawcie. Subukcie dajcie, subukcie! Tak, tak, i dużo. Na kanale będą się pojawiać content z, z motoryzacją. Motoryzacja, auta, jeśli dużo chcesz aut. Zobaczyć, jak Krystian ściga się z tą łódką, to zostaw subskrypcję. 100 tysięcy, nie, przesadziłem, 5 tysięcy subskrypcji i dajemy Krystiana na pogoń za rekiną. Tak, Krystian tak. Samotnie na tratwie samotnie z rekinami. Na ratwie, tak. Będzie się ścigał z rekinami. Tak, będzie się ścigał i bez jedzenia na 30 godzin. Tak, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Lajki, dużo. Zakończ. Już koniec, weź już, no już ta przykrytą kamerę. Cześć widzowie, pa pa! Dobra, może chodźcie tam wrzucić teraz. Już nagramy. Dobra, widzowie, już łatwo poszło. Musimy teraz jechać do domu. Claptonowie, musimy założyć ten kanał. Jasne. To jest tutaj w telefonie może odpalę, będą Claptonowie. Ta? No tak, to kombinuj już, zobacz robię. Czy nazwa jest dostępna. Ten kamerę ma przez okno bez kitu. Ty to... Jeszcze wiecie co? Mam Hondę na parkingu. Może byśmy Hondę odebrali i nagrali drugi odcinek już. Jak odbieramy Hondę rozwaloną. Co myślicie? Liam? Krystian? Nowy odcinek! Halo. Nowy odcinek, no zaraz będziemy nagrywać. Dobra. Ej, zamień się, ja nie chcę jechać. Dobra. Widzowie, macie rację, ja nie będę jeździł. Na motel. Na motel, dawajcie, muszę tutaj... Muszę się trochę skupić na telefonie. Dobra, Krystian, skupię się. Ciekawe, kiedy się ten samolot rozbije, poczekaj chwilę. Co? Jestem ciekaw, czy ten samolot się rozbije, poczekaj. Przed nami jest samolot.
Nie no, poleciał. Dobra. Ja pierdzielę, że się rozbije. Jest? Ej, dobra. Kupiłem tą nieruchomość, zaraz będę ją paliwo zero? Tu. Jedziemy? Jedziemy. Ty, chyba trzeba podładować samochód, jedzie jeszcze? No musisz tak. Musisz kontakty o tanich no, domach za free, no właśnie, tak. Dobre to by było, dobre to by było. Cienko to widzę. Mówisz? No. Chyba się rozładował. Naprawdę? No. Clapptonowie nazwać? Jak nazwać panowie? Kla, przez K. Przez K czy? Clapptonowie. A, C. Dobra, to poczekajcie. Nie mamy paliwa, widzowie. Rozładowałeś się samo. Zatrzymaliśmy się na środku? No, tak, no nie rusza, no patrz. Kurde. Weź, że zadzwoń. Stoimy na środku drogi, cholera! Nie, no nie wierzę w to. No pchaj samochód. Do tyłu. Będziemy są starcie, może podłączymy go do paliwa. Tu są campingi, podejdź, tu jest ładowarka po lewo. Pchaj, Krystek. Dawaj, Krystek. Dobra. Skręcaj, Liam, skręcaj do ładowarki. Elektryk, proszę państwa. Z elektrykami tak bywa. Jedź, jedź, jedź. Skąd Liam? Pomysł na nazwę Clapptonowie robią siu. Takie będzie intro, siu, bez kitu. Franklin! Co? Miałeś tryb turbo włączony. Ja pierdylam. Tutaj, no. Chodzisz, Krystian, pomóż! O! Stoń! Dobra! Tu jest jakieś stare kable. Tu dobra, ładujcie. Krystian! Ja się... do tych kabli. Ja pierdylam. Ja robię kanał. Poczekajcie, panowie. Dobra, rób na tym telefonie, to ja załaduję samochód. Co u mnie? Bardzo dobrze, widzowie. Właśnie Franklin zakłada kanał. Bez kitu, dobra, podłączony. Siu, to będzie intro takie specjalne, moi drodzy, se intro załatwimy, ale musimy się wdrożyć. Na razie trzeba jechać, wrzucić film. Dobra, szefie, kanał zrobiłem, jeszcze tylko ten filmik wrzucić i... Tak? Tak. Weź nam i wyślij linka. Już. Dobra, widzowie, uzupełnię wam opis, albo dopiero jak pierwszy film dodam. Dobra, widzę. Haha! Ja już widzę kanał. Haha, widzowie. Clapptonowie. What the heck. Dobra. Na razie wam go jeszcze nie pokażę. W momencie jak dodamy filmik. Auto się podładuje i co? Dodajemy film. Hej. Halo. Co oni tak? Co wy tak nie gadacie nic? Jak ten? Wysłałem. Dobra, widzę, mam SMS-a, no. Clapptonowie, widzowie, będzie nazwa, przez C. Jaki tytuł filmu dajemy? Tytuł filmu? To się zastanowimy, jak już dojedziemy. Musi się nam auto podładować. No, a potem trzeba wrócić na tą nieruchomość i pomyśleć, jak ją wyremontować. Kurde, trochę przepłaciłem, szczerze mówiąc. Nie myślicie? No trochę. Kurde, ale zwróci się. Trzeba będzie opchnąć to za jakieś, kurde, 50 tysięcy. Ja nie wiem, czy ktoś... Ale jak ty, jak zrobimy taką przyczepę typu na przykład streetwear albo gaming. Gamingowa przyczepa. Tour dla dzieci, jakiś obóz. Jaki obóz? Krzyżak, dzięki za donate. Jakiś camp. To będzie przyczepa gamingowa. Krystian! Zostawisz Krystiana! Krystian! Krystian! Dlaczego go zostawiłem? Nie wiem, wypadł. Co, jest czerwony typek tam na daleko. Co ty, chłopie? Pasów nie zapią. Dobrze, że mam tył bronią, nic mi się nie stało. No obóz dla dzieci, dla nas szybkich zrobimy, wyremontujemy. Przepraszam za reakcję. Oni nam będą płacić i tam przyjadą. I będą mogli z nami zdjęcie zrobić. Masakra, o nie. I nauczymy ich naprawiać auto i wszystko. Oryginalny pomysł. Naprawdę TJ nie żyje, ale gówno. Tak lubiłem go. Przejdziemy ich na łódkę i zostawimy ich na... w środku morza. Dobry pomysł. Ach.
Kurde, tyle fajnych graczy w tym roku umarło. Lil Kid, Lil TJ. Mam bilet na koncert Fivio Foreigna, czyli przyjaciela Lil TJ'a. To ja nie wiem, czy on przyjedzie do Polski w takim wypadku, czy nie odwoła czasem trasy. Ale gówno. Powiem szczerze, że no... Och, nienawidzę takich sytuacji. Dzięki, Michał. Nie, raczej nie będzie. O Boże. Raper z Nowego Jorku. Pamiętam, jak byłem teraz w Nowym Jorku, strasznie jakby wkręcałem się Fivio Foreignem i Lil TJ'em. Mówię, kurde, jestem w ich mieście, ale zarąbiliście, no ale... Z tego co wiem, został postrzelony, czyli to jest klasyk po prostu. Oni tam... W Nowym Jorku nie było od iluś tam miesięcy, dnia bez strzelaniny, widzowie. Codziennie tam jest jakaś strzelanina, większa lub mniejsza. Wiadomo, że w miejscach turystycznych aż tak tego nie widać. Ale powiem wam, że to musimy zrobić jeszcze jakieś zdjęcie na ten kanał na YouTube. I no nie dziwię się z jednej strony, ale tak szkoda, to taki talencik był. To był gość, który na drillu leciał sobie na tunie i po prostu, no nie. Jestem strasznie teraz zmieszany. 7 razy postrzelony, ja pierdziałem. Co to jest w ogóle za gówno, w czym oni żyją? Masakra. Rest in peace Lil TJ. Kurde, dzisiaj zrobię sobie tributa i będę 4 godziny słuchał jego kawałków Waskitu. To tak, Pop Smoke już nie żyje. Teraz jego kumpel, bardzo dobry Lil TJ. Fivio Foreign, którego jestem wielkim fanem, trzyma się jak na razie, ale kurde, martwię się, że zaraz jego odwalą, nie? Masakra. Czyli tak, 19 rocznica śmierci Tentaciona, 22 TJ'a. Ja pierdziałem. Dramat. No nic, widzowie, ten ponury mood trzeba jakby wyłączyć i trzeba powrócić do live'a. Choć ciężko mi się jakby skupić teraz, ale... O, masakra. Chyba powinienem słuchać Disco Polo, bo tam nikt się nie strzela normalnie i nikt nie ginie, nie? Nie ginie topka twojego gustu co miesiąc praktycznie. Miesiąc temu umarł Kid i znowu TJ, nie? Ja pierdziele. Dobra, koniec. Przepraszam, zbierałem myśli, panowie, bo zastanawiam się, Claptonowie, to jest dobra nazwa chyba. Tak mi się wydaje. Tylko jak nazywamy film? Krystek. Kajetan, dziękuję ci za donate. Krystek. Liam. Ja bym nazwał film na przykład Witajcie na naszym kanale. To tak zbyt prosto, to musi być coś super. Jeśli masz siaka, wbijaj. Ja już ponownie ten kanał Kliptonowie nazwałem. Ale nie, ja mówię o nazwie filmu. Dobra, nieważne. Masz kartę pamięci? Mam. Dobra, chodź. Dobra, widzowie, zaraz wrzucamy ten film bez kitu. Jak by to zrobić, cholera? Co w opisie też trzeba napisać? Na jakąś miniaturę? Zostawcie suba, łapkę. A, czyli taka śpiewka wszystkich youtuberów, tak? Tak. I napiszmy tam: nie subskrybujcie Brunki, tylko nas. Coś tak, takiego, tak. Co? Nie polecamy Brunki. O, nie polecamy Brunki. Musimy coś zrobić, że na kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, nie wiem, tam i jakieś... Jak będzie... Możemy powiedzieć, jak będzie ileś tam lajków, to wstawimy oszczerstwa na Brunkę. Brudy tak, na brudy, Brunkę. Tak, brudy na Brunkę. Tak będzie 100 tysięcy subskrypcjów. Dobrze. Chodźcie. Dobra, widzowie, jedziemy uploadować film bez kitu. Brunka zniknie z internetu. A, za to, co by zrobiła, to nie wiem, co będzie. Jak będziemy mieli 100 tysięcy subskrypcji, to tu powiesimy przycisk. Dziękuję, Robusiek, 84. Tak.
To co, Krystek, myślisz, że ten komputer da radę? Da radę, daj mi to z 5 minut, muszę zgrać i już się zajmuję. I dobra, tam... pomyślmy nad tym. Pomyślmy nad nazwą, a ja idę zrobić przelew tej babce, co kupiłem nieruchomość. Widzowie, musimy ogarnąć nasze finanse, a wy wymyślcie, jak może się nazywać nasz pierwszy film. I potem będziecie mogli to znaleźć na YouTubie, bez kitu. Bez kitu, zobaczymy jak to wyjdzie też, nie? Ja zaraz się tu poprzerzucam. I oczywiście będziecie mogli supukcję zostawić już. Dobra, proszę państwa, no to co, ja najpierw muszę zapłacić. 20, ile to było? Za ile ja wylicytowałem ten hangar? Beznadziejny, ale z potencjałem. Dajcie mi znaka, widzowie. 25, dobra. Klasuwa, czyli 25 schodzi z naszego konta, czyli mamy, proszę państwa, 198 tysięcy. I stówka poszła dla Żula, czyli mamy tutaj 500, ale prąd mieliśmy za darmo w sumie, dobra. I zapłaciliśmy za tamtą ładowarkę. No, więc tak to wygląda. Co za hangar? Zaraz zobaczycie, co za hangar. To nie 19 tysięcy mam na koncie, tylko 190 dalej, więc to jest ogromna liczba pieniędzy. Trzeba będzie odebrać też Hondę, ale moi drodzy, wszystko w swoim czasie. Robusiek, dziękuję ci za dyszkę, byczku wariacie, byczku mordeczko. Dobra, ciekawe, czy oni dodają ten film. Franklin! Nie masz prawka, Franklin! Ale mam, Franklin! Mam byczku na elektryka. Franklin! No? Ktoś się pod nas podszywa już w internetach! Co? Ale przecież nikt nie wie o naszym istnieniu. Nie wiem. Dziwne. To trzeba szybko wrzucać ten film. Jaką nazwę dajemy? No właśnie, powitanie fanów. Ale my fanów nie mamy nawet. Cholera. Zapraszamy na kanał. Nie, to tak oklepanie. Zapraszamy na kanał... Siu. Albo klik, witamy nie. Na naszym kanale, żeby... klikaj siuba. Szefie, a może żebyśmy mieli dużo subskrypcji, trzeba coś takiego, żeby się klikało, na przykład spotkaliśmy Cristiano Ronaldo za łódką, czy coś takiego. Ale ty byłeś przecież za kamerą. Ale nie mówię o sobie, że prawdziwego. No. Ale to nie można tak oszukiwać ludzi. Napisz... napiszmy tak... Witamy, Moto kanał. Zostaw Zostaw siuba, rozumiesz? Może to się ludziom spodoba. Napisz tak. Dzień dobry. Tutaj pani z licytacji. Pani Smith. Chce się pani Smith umówić ze mną? Ale na co? Na rozmowę na temat nieruchomości? Owszem. Nie. Chciałam tylko... Może w przyszłości, ale aktualnie bym chciała pana poinformować, że nieruchomość jest gotowa do odbioru. Aha, czyli można przyjechać i zobaczyć ją, tak? Tak. Dobra, to my zaraz tam podskoczymy, dziękuję pani bardzo. Dobrze, dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Do widzenia. Dobra, podskoczymy jak tylko ten film dodamy, widzowie. Randka, aha, powinienem podładować samochód, macie rację. Otwarcie kanału Claptonowie. Co z fryzjerem? Nie dzwonił po mnie szef, jak po mnie zadzwoni, to ten, ja dzwoniłem, ale abonent nie dostępny, szefie, więc... napisałem tylko tytuł, witamy Moto kanał, zostaw siuba. A w tym opisie zostawcie subskrypcję, like, dzwonek i niżej nie polecamy brunki, zabierzcie jej subskrypcję. Dobrze, świetnie, i tak trzeba już, zrobić. I to już wrzucić? Tak, ile ma brunka? Wyświetleń, o przepraszam. Nic jest to, kurczę, nie wiem. Ale dużo. Ona mówiła coś, że milion ponad, będziemy mieli więcej. Tak. Nie wiesz, że kupimy jakoś coś takiego. Nie będziemy kupować. Nie? To jest idiotyczne. Po prostu. Ja wierzę w was. Prawda, Liam? Rzucą. W Liama wierzę, bo on dobry jest. Od fotowoltaiki w ogóle. Claptonowie. Dobra, widzowie. Już tutaj wam rzucam linka. Jak film będzie, to mi daj znać. Krystek. Tak. Jest już film? Tak, już. Już. Ten, dodaję chyba z minutka ludwie, coś takiego. Dobra. Dobra, widzowie, chcecie zobaczyć ten film, jak to wyszło? Dajcie mi znaka na czacie, czaty, Claptonowie. To jest kanał, proszę państwa, ja już sprawdzę, bo sobie może faktycznie tutaj rzucimy na ekran.
jeśli Claptonowe już powstało. Zobaczymy, jak to będzie. Witamy Moto kanał, zostaw siuba, widzę to. Dobra, widzowie, udostępniam wam. Udostępniam wam ustawienia okna. Dobra, jest. Jest. Widzicie to? Ty, może dam na cały ekran? Dobra, dam. Oglądamy. Aha, ale wy nie widzicie tego na całym ekranie. Momencik. Przechwytywanie okna, dobra, widzowie. Teraz Moto kanał, zostaw siuba. Już to dajemy tutaj. Aha, jeszcze mnie nie widać, cyk. Dobra, uwaga. Dobra, już się nagrywa. Aha, to już się nagrywa. Tak, tak. Dzień dobry, YouTube. Siema, widzowie. Ale mnie słychać słabo. Claptonowie z tej strony się kłaniają. Siusiaki! Co ty gadasz za głupoty? Jaki siusiaki? Zostawcie suba, łapeczkę. Suba! Subolek! Subukcie dajcie, subukcie! Tak, dużo. Na kanale będą się pojawiać content z... Kontener! Z motoryzacją. Związane. Motoryzacja, auta, jeśli dużo! Jeśli chcesz zobaczyć, jak Krystian ściga się z tą łódką, tak, zostaw tak. Subskrypcję. 100 tysięcy, nie, przesadziłem, 5 tysięcy subskrypcji. Dzięki, ABC. I dajemy Krystiana na pogoń za rekiną. Tak, Krystian tak. Samotnie na tracie z rekinami. Tak, tak, będę się ścigał z rekinami. Tak. Będę się ścigał i bez jedzenia na 30 godzin. Tak, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Lajki, dużo. I dzwon, zakończyć już? No już tak. Ja pierdzielę, daję już wam linka. Widzowie. Proszę państwa, White 5. Proszę bardzo, link już jest to tutaj za. Już możecie sobie odświeżyć opis. Już jest zapisany w opisie. Franklin! Szefie. Co ja miałem za mikrofon? Wiesz, ile mam subukcji? Nie, ale... Ale to przez kamery jest taki... Co ta kamera nie zbiera właśnie, mojego głosu? No. Ja jestem główną twarzą kanału, a nie zbiera, no. Trzeba z niej wysłać lepszą kamerę. No. To jest taka głupka. Nagrywamy drugi odcinek zaraz, dobra. Nie podoba mi się Franklin. To. Franklin! Co? Już się nagrywa. Ale nie, no nie, nie nagrywamy tu! To ma być motoryzacyjny, to potem. Au! Co to jest? Co jest? Franklin! Weź się Mike. Głos napraw, bo ten słychać jak ten, jak siki. Halo! Dobrze! Franklin! Jak to nie ma linka, widzę, takie... już powinien być link. Taką piszczałką. No jest link. Jak nie, to wam przyczepię tutaj, cyk. Przyczepię wam, proszę państwa, szybciej wiadomość. Zaczął mi się czat. Ups, coś poszło nie tak. Poczekajcie. Odśwież. Hej, przywróć czat. Coś mi się zacięło. Wow. Dobra, tu mam. 1000 subów jest? Co wy gadacie? Czekajcie, aż se wejdę, zobaczę. Ups, coś poszło nie tak. Ile to ma wyświetleń? TJ żyje? Co mnie tu fake newsami walicie? Co jest? Ile to ma wyświetleń? Super chłopaki, powodzenie. Czekajcie, bo mi się live wysypał. W sensie nie widzę czatu, dajcie mi chwilę. Kiedy room tour? W przyszłym tygodniu, Marcel. Dzięki za donate, wariacie. Sui. Dobra, transmituj na żywo. Transmisja, dobra, widzimy. Tu jest, dobra, trwa. Siema, pozdrawiam Filip Gaming, dzięki za donate. 2000 subów, dobra, widzę, już przepraszam za te problemy techniczne. Ale już tutaj wydzielam okno chatu sobie na tą stronę, okej.
2000 subów już tam jest, ja pierdzielę. Ty! Lecą te subskrypcje coś! A to ważne te subskrypcje! A co piszą ludzie? Macie jakieś komentarze? No, widzę! Jakie? Czytaj. Super film, chłopaki! Powodzenia! O, ja napisałem, widzę, wow. Nie lubimy brunki. Zabieramy jej subskrypcję. Kto tak napisał? Jakiś Dawid. Kurde, to piszą te komenty, nieźle. Poczekaj. Ty, to nie tak źle na tym YouTube. Poczekaj, 1400. Super film, cała rodzinka się uśmiała, Jacek aż spadł z krzesła. O. Tak napisali? Norfish. Tak jakiś napisał. Feni napisał nowe gwiazdy amerykańskiego YouTube'a. To prawda. O kurde, panowie, musimy nagrać kolejny film, jak odbieramy Hondę. Wyścig z rekinami, świetny pomysł. Kto nie, też czekaj, tak odbieramy uważał, Hondę, daje chodźcie. Like. Chodźcie, ja pierdzielę, jaka zajawka. No, nagrywamy. Panowie. Ja pierdylam, widzowie. W 5 panowie, minut 2K. Subskrybować tam. Subskrybować ich kanał tam, widzowie. Niech się cieszą, chłopaki. Ja pierdylam, co jest? A pani tu co? Co to za piękna pani? Może ich nagramy? Tak, nagrywaj. Nagrywaj, no nagrywaj. Już? Już. Dajcie widzowie u nas na filmiku, witajcie. O, dziękujemy za piękne tysiące subskrypcji. Tak, dużo jeśli subukcji. Będzie 10 tysięcy, to Liam klepnie o to tą mechaniczną w tym dobrze! Widzowie, jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, brudy na brunkę, taką, że oj, tak. Na brunkę. Witamy panią. Dzień dobry, witamy panią. Wywiad. Szybki wywiad. Będzie. Odkąd pani korzysta z fotowoltaiki? Od nigdy. O motoryzację ją pyta. A silniki, jakie pani preferuje? Ja się nad tym nie znam. A pani coś grzebie, A pani coś grzebie, właśnie. No, już panu tłumaczę, ponieważ mój tata dał mi auto i... No i ruch odsiedzał z niego. To my wyremontujemy ten samochód, jeśli właśnie. Nasi odbiorcy będą go chcieli wyremontować. Wiesz. Ale ja nie mam pieniędzy. To my to zrobimy za darmo, droga za pani. Za darmo. Wystarczy, że pani zasubskrybuje nasz kanał. Tak, pani zasubskrybuje nasz kanał. Nazywam się Klaptonowie. Klaptonowie, subskrybujcie kanał. Dobra, kończ ten film. Kończ. No. Dziękujemy pani za występ. No, dziękuję. A ten, po filmiku się dogadamy z ceną auta, nie? Tak od ten... Jakie wie pani, 200-300 dolców, nie? Tak. Zostań na mieszkaniu. Wyłączyłeś to nagranie? Wrzucasz ten filmik drugi od razu? Wrzucaj drugi. Jak go nazwać? Naprawiamy. Okay. Nazwij... fajna dupeczka uczynki. Prosi o pomoc Klaptonów. Jasne. Franklin i dobre uczynki Klaptonów. Wiesz, albo dobra fajna wsiadaj. Dupeczka prosi o pomoc. Dobry pomysł. Co wy tak spamujecie? Uwaga, wszyscy spam. Co tu piszą? Kieszkaniu? Przedpokoju jest Pantera Diamentowa. Franklin, dobra, proszę kończyć dużo spam. Wartościowych komentarzy pod filmem. Tak? A! Właśnie siedzę w samolocie i zauważyłem ten kanał. Świetna robota, chłopaki. O, czekam na więcej kontentu. Uwielbiam wasze komentarze, widzowie. Widzisz, nawet chłopie w samolocie nas oglądają. Bycie youtuberem to jest prosta sprawa. To prawda. Dobra, zaznacz to mieszkanie, bo musimy dobra. Obejrzeć, co my tam mamy. To mieszkanie niech, było... Było, już wiem gdzie. Było... Widzowie, co tu się dzieje? Tej właśnie okolicy. Tak. Tu wjeżdżało, tu wjeżdżało... Ty, ale wiesz, bycie tym Jupiterem czy coś tam, to jest jakby... No. Dla mnie to nie jest priorytet, rozumiesz? Ja mam tyle pieniędzy, że chcę zainwestować w poważne rzeczy, tylko nie mogę prowadzić działalności. To ale pieniędzy możemy brać z tego. No, na razie nie myśl o pieniądzach, żeby brać YouTube'a, bo to trzeba chyba trochę więcej mieć tych subskrypcjów czy coś tam. W każdym razie, ja mam jedną rzecz. Trzeba się skupić na tych remontach, rozumiesz? No. Musimy wyremontować tę kabinę i to jest priorytet number one. Ty musisz tę fotowoltaikę założyć, pokazać skilla, rozumiesz, nie? Franklin, bo tu pisze ktoś komentarz. Powodzenia w życiu, niech Franklin zobaczy tą panterę w przedpokoju.
Ja nie wiem, o co chodzi, to nas może ktoś podgląda. Marcelo. Marcelo, nie podglądaj nas! No ładnie. A coś jeszcze piszą miłego? Super film, pozdrawiam z rodzinką. Super film, życzę powodzenia w dalszym rozwoju. Pozytywna to... energia leci od was. Tak? Kurde, to... Dziadkowi się podoba i całej rodzinie też. Dziękuję. Romanek. Romanek tak napisał? R9 Manek tak napisał. A. To nawet dziadki już oglądają, no. Ja pierdzielę. To trzeba wymyślać pomysły na filmy, chłopie, motoryzacyjne. Ktoś ci napisał, pan Naleśnik XD napisał 500 gram mięsa wieprzowego, na przykład karkówki, 200 gram kiełbasy, 2 łyżki oleju roślinnego, 3 szklanki bulionu lub wody, 30 gram suszonych borowików, 2 łyżki powideł śliwkowych lub kilka suszonych śliwek, 1 jabłko, reneta lub antówka, opcjonalnie, 1 kg kiszonej kapusty, przepis na bigos. Ktoś wyszło, przepis na bigos. Robimy w domu, musimy przetestować. Dzięki, Naleśnik. Dzięki, dzięki. No, testujemy. Ty, to nie jest, nie śle, ile tych komentarzy my tam mamy po tym filmie? Bo ja autoprowadzę, nie wiem. 1400. Co? Siedzę w izolacji i to oglądam, super robota. Balmane Games, dziękuję. To nawet do Bolingbrook doleciało. Tak, fajne. Ale ty, w tym internecie to wszystko to... można robić. Wszystko, hula, hula i buczej. Będziecie gwiazdami. Czekam na wyścig z rekinami. Bambus. Będzie na pewno. Właśnie oglądam ten materiał z kosmosu, podróżując wśród planet. I moje dni nie będę już takie same, nie będą już takie same. Zakochałem się w tym kanale, pozdrawiam cię plutko z kosmitami. Dziękuję, ja, Sidowski. Wiele. Myślisz, że to prawda? Prawda. Widziałem go. Widziałem go. Nie, widziałem go. Leciał? Widziałem, no leciał. I co, ja nie mogę. Siedny kanał, siedziałem na kibelku i ciężko było, lecz gdy zobaczyłem tą energię, od razu poszła jak po maśle. Seven, dziękuję. Wasze komentarze są, moi drodzy, mistrzowskie. Coś tu napiszą, mieszkam w Liberty City, oglądam. Kozak, kontencik, bić brunkę. O, bardzo dobry komentarz. Wartościowy. Fantastyczna jakość. Szef, telefon mam. Szefie, tak? Ja nie chcę szefa martwić, ale ja się boję o swoje życie. Muszę sprawić 5000 subskrypcji, a ja miałem się z rekinami ścigać. To nagramy jutro, jak się ścigasz z rekinami. O Jezu, a jest... może. Ty, to... Wrzuca się drugi filmik już. Wrzucaj drugi filmik, ale wiesz co, napisz w komentarzu tego. Hashtag nie lubimy brunki. Nie, napisz rekiny będą jutro. Jasne, napiszę. Żeby wiesz, ci nie zarzucili potem, że tego nie robisz, tak. Nie? Jak coś obiecujemy, to tak, już musimy tak. To robić. Jasne. Ty, to co, albo poczekaj, dodasz ten film może za jakieś 20 minut. Dobra. To już... zaznacz tam, żebyś się, żebyś go z telefonu dodał i przyjeżdżaj do nas. Dobra, do widzenia. No, do widzenia. On się zawsze żegna tak oficjalnie. Już gotowy drugi film będzie zaraz. Dobra. Pozdrawiam z rodzinką. Janusz Szczęścia wleciał do kibla. Pozdrawiam z rodzinką. Paweł Wojtuń, dziękuję. Fajnie. Super odcinek, aż Andrzej wpadł do pralki i w końcu się umył. Pozdrawiam z rodzinką. Fajnie. Wszyscy chłopie z rodziną oglądają. Tak. Ja puściłem film rodzince, to wszyscy zaczęli się śmiać, aż sąsiedzi przyszli zobaczyć wasz kanał i zasubskrybowali. Dziękujemy sąsiadom. Ty, bo ja się zgubiłem. Poczekaj. Jeden. Pierwszy dzień czekania, aż idol Liam to przeczyta. Najlepsi youtuberzy. No to chłopie, no nic, tylko zostać youtuberem, no. No prawda. A jeszcze jakieś fajne są komentarze? Cześć Frankin, z tej strony anonimowy informator. Słyszałem, że kupiłeś camper na aukcji komorniczej. Proponuję kupić i zamontować na dach kampera panele słoneczne, kupić i zamontować koła do kampera. A, to jakaś propozycja biznesowa, kampera, to nie. Modern. Oni chcą, kurczę, internet nam zamontować. Mister Krycha? Prawdziwy motoryzacyjny kanał, jakich mało widać, robione z pasji. Mister Krycha się pojawił, pozdro wariacie. Zarobisz film budzi podziw. Czekam na Christian versus rekiny. Ludzie musimy lubią. To nagrać, chłopie. Ta, musimy nagrać, nie możemy rzucać słów na wiatr. Słów na wiatr, to prawda. No. Ty, no to co? Poczekaj, zadzwonię do tej pięknej kobiety jeszcze. Dowiem się, jak to jest z tym. Dzięki Kubski za donate, pozdro. Mister Krycha, co ty robisz na moim kanale? Nowy filmik o godzinie 20. Nie mam jak dojechać, myślę o nowych filmikach. Krystian. Robi wrażenie! Halo? Dzień dobry.
Cześć, cześć kochana, słuchaj, czy ja już mogę do tej nieruchomości wejść tu? Tak, już pan może, już jest przygotowana, wszystko już jest gotowe. Dobra, myślałaś o tej kawie? A kiedy to by miało być? No może jutro. Raczej znajdę czas, więc chętnie. Dobra, w kontakcie będziemy. A nie chciałabyś wystąpić na naszym kanale? Jaka jest tematyka tego kanału? Motoryzacja. No, mogę wystąpić. Dobra, super. No to w kontakcie jesteśmy. A jak masz na imię, przepraszam, bo nie zapytałem. Agata. O. Dobra, to na razie. Franklin! Franklin, musimy zrobić wjazd na lodówkę w tym domu. Czekaj, bo to ta nieruchomość już jest chłopie... Tak, to robimy wjazd na lodówkę. Poczekaj, ja chcę iść pierwszy. Chcę zobaczyć, czy kupiłem kota w worku, czy nie. Tak się mówi. Dobra. Nie chodzi mi o kota. Okej. A to ja chcę lodówkę zobaczyć. Widzowie, wjazd na lodówkę robimy. Poczekaj. Dobra, widzowie. Tą nieruchomość kupiłem za 25 tysięcy i teraz nowy biznes chciałbym, to znaczy bez wkładania, jakby bez zakładania działalności, bo na razie się odwołaliśmy i nie możemy. Chciałbym, widzowie, kupować jakieś trash nieruchomości z licytacji komorniczej, tak jak dzisiaj na live'ie. Może nie przepłacać tak jak to zrobiłem, bo jednak trochę wydałem dużo kasy. Odpicować i sprzedawać po znacznie wyższej cenie, czyli będę musiał sprzątać, jakąś firmę remontową może ogarnąć, jakąś współpracę, albo po prostu samemu urządzać, przywozić meble i tak dalej. Mam mnóstwo na to skryptów, zarąbisty pomysł i mam nadzieję, że to wam się spodoba, więc zobaczmy, co kupiliśmy jako nasza pierwsza inwestycja. O cholera. Ponoć go... Chodź, Liam! No powiem tak, będzie tu trochę do sprzątania. Trzeba te wszystkie kartony powynosić, piw z kależą. Popatrzcie, ale można to przerobić na coś naprawdę... O cholera, te plakaty to tak nie bardzo chyba. Uhuhu. Można to przerobić, widzowie, na coś bardzo fajnego. Ja pokażę Liamowi te plakaty. Czekajcie, zobaczymy jak zareaguje. Panie od remontu. No właśnie, zobaczymy. Liam! No, co jest? Chodź, jest coś fajnego w tej przyczepie, chodź pokażę ci. Lodówka? Nie, tutaj ściana. Chodź, chcę zobacz. No i? No. Nie, poczekaj! Nie, wyjdź. Tu za grubo jest. Wyjdź. Właśnie widziałem. Tam było ten, bez niczego, no. Co jest? Ale ktoś nasrał! Ja, tu ja pierdylam, dobra, wychodzę stąd. No idziemy. Wszędzie krew! Kurde, co za crackhouse, ja pierdylam. Welcome to the crackhouse! 225 tysięcy, a ta łódka jeszcze, kurde, jakby była w zestawie, to by było lepiej. No, będzie dużo remontu, ale zajmiemy się tym, co? Trzeba tylko to przemyślić, ale fotowoltaika według mnie... Van tu jakiś jest. Jakaś ten, ale to nie nasz, ja tylko kupiłem ten, tą nieruchomość. Słuchaj, no będzie trzeba to uprzątnąć, ale damy radę, według mnie to jest do zrobienia, gościu, no. Co myślisz? Widzowie, damy radę to wyremontować ładnie? No, fajnie. Ty, trzeba się wdrapać na górę, zobaczyć, czy fotowoltaikę się da zamontować. Dobra. To musisz auto podstawić, ten traktor podstawię. No to podstaw. Dobra, wejdziemy na górę, zobaczymy jak stan dachu, widzowie. Bo trochę w ciemno kupiliśmy to. Następne nieruchomości będę oczywiście sprawdzał, ale nie będę kupował też takich traszów jak to. Tylko na przykład później to już fajniejsze mieszkanka, nie? Bo, że tak powiem, komornik to może przyjść w najmniej spodziewanym momencie do różnych typów. Niekoniecznie do jakichś zadłużonych, to znaczy do zadłużonych, ale wiecie, może ktoś się zadłużyć mając na przykład firmę, nie? I wtedy coś fajnego będzie do wyrwania. Dobra, Franklin, widzę tu. Więc tak, słuchaj. No nie jest źle chyba. Teraz tak, no właśnie tak troszkę ciężko będzie, bo teraz tak, trzeba pozbyć się... Jesteś uczonym w piśmie, ty jesteś właśnie uczony, no. Poczekaj, tego trzeba będzie się pozbyć, tego, wszystkich ten, z pieca, bo to ten, wpadają te, tego, i ogrzewanie, bo to jest ogrzewanie, to trzeba pozbyć się. No dobra, tego trzeba się pozbyć. Ile kilowatów tu założymy na ten dach? No założymy tak, zależy czy chcemy wszystkie panele, cały ten założyć, czy nie. No wczyno po fotowoltaikę. No, ale cały dach czy chcemy wypełnić, czy nie? No chcemy, no przecież trzeba całą to tak 24 dużych paneli wzdłuż na jednej linii, czy jakieś 48. Jeden panel słoneczny, może dwa. To jest jakieś 50 tysięcy może. $50. Co?
No, z podłączeniem. Ale że ty to... Że to jest twoja kwota za to? Ogólnie w hurtowni. Za panele. No a taniej, jakby tak coś za $2000? Możemy ukraść. A coś legalnego? Używane i można naprawiać. O, no to chyba, że... To koszt takiego może, nie wiem, ze $100 za jeden. A też umiesz naprawiać fotowoltaikę? Co ty? Powiemy, że działa. Sprawdza więcej. Ale to musimy wyjść na wiarygodnych, no. A, bo ty chcesz więcej tego takiego robić. Aha, no, tak. No dobra, no to proste, trzeba kabelki tu, jakieś też szkło wymienić, te takie, wiesz, i te panele, no to tani koszt jest nawet. Eksploatacja z tego będzie większa, oczywiście, no ale to wiesz. Dobra, czyli to zrobienia generalnie. Zrobienia. To pojedziemy może, co? I dobra, ogarniemy. Dobra. Ty, ten filmik trzeba będzie dodać. No, ale powiem ci, że dużo fajnych komentarzy jest. Tak, czytaj, tak. To dobra, chodź. Przepis na biszkopt. Czekajcie. W temperaturze pokojowej jedna szklanka cukru, jedna szklanka mąki pszennej, jedna trzecia szklanka mąki ziemniaczanej, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, no i masz przepis na biszkopt. Kozacko. Da nam się. Widzowie, dobra, jeśli ktoś nie wie... Bardzo miło, że przybyliście na kanał YouTube. Więcej Franklin, filmów i specjal na 100 tysięcy Disco Polo. Franklin, Liam i kto? I może Dison Obrunkę zrobimy. I Christian, założyli kanał. I macie link do pierwszego ich filmu uśmiała, u góry, czy pięty komentarz. Spadajcie i subskrybujcie. Z Polski. Z Polski? Gdzie to? Nie wiem, chyba w Europie. Chłopaki, no, lubię motoryzację, oby tak dalej, si. Si, miał na myśli. Aha, siu, tak? Si! Nieźle, dobra, ty. Ja mam do odebrania jeszcze Civica rozdupconego z parkingu. Czekaj. No. Dzięki wam mój tata wrócił z błędem ortograficznym do mnie ze sklepu po 12 latach. Już myślałem, że jestem adopcjowany, ale kiedy was obejrzałem, tata wrócił. Kocham was. Widzisz? Naprawiamy rodziny. Chłopie, zaczyna mi się podobać ten YouTube. No. Poczekaj, ktoś ci się rozpisał bardziej. No to czytaj. Genialny film, to jest właśnie content, no napisał content z błędem, którego mi brakowało. Przecież Claptonowie totalnie wygryzają konkurencję. Ekipa Brunki to już przeszłość. Ten film to po prostu majstersztyk. Czekam na wszelkie nowości od Claptonów. To jest naprawdę wspaniałe. Pozdrawiam i życzę samych sukcesów. Dziękuję. Ja pierdylam, no my jesteśmy normalnie, chłopie. Ile my tam tych subskrypcjów mamy? Brunkra Destroyers jesteśmy, poczekaj, sprawdzę. Słucharek, no widzisz, occasion. No 5160 i 5000 komentarzy. Ja pierdzielę, nie wiem. 7000 łapęcji w górę, ale 5000 subskrypcji. To dużo. Tu był fotoradar. Ile jechałeś? 150. A, tylko jeden. Dobra, jedź po prostu ten. No, co jest? Może... W tym krzaku jest ten fotoradar. Może bym go zniszczył. Ja tego nie widzę, Liam. Uciekamy! Jakieś zapipczał jakoś dziwnie. Dobra, to pewnie dysk twardy się uszkodził. O, już piękny odcinek, nowe gwiazdy YouTube'a, zabrałem subskrypcję od Brunki i od teraz będę was oglądał, tylko was. Pozdrawiam z rodzinką i życzę powodzenia, hashtag nie lubimy Brunki. Ej, ale żeby to taka nienawiść nie poleciała aż bardzo, no. Liam! No? Z tobą mi zdjęcie zrobił. W tym krzaku po prawej. No to nieźle. Franklin, bez problem, ten zapipszał jakoś inaczej. No co ja ci powiem, no. No dobra. Czekaj. Roman takiego bąka walnął, że aż wywierci dziurę w fotelu, haha. Bardzo dobry film, pozdrawiam z mamą, tatą i...
i rodzicami, w ogóle z całą rodzinką. Ty dalej czytasz te komentarze pod tym filmem naszym, tak? Tak, bardzo dobre są. Dzięki, Don Mateo. Rozumiesz? Nie, no nie wiem, byczku. Miło, że ci się podoba, nie? Ciekawe, czy będzie ten filmik za niedługo, kiedy wrzuci w krycha. Krystian może wrzucić go zaraz, ty. No dobra. No to jedziemy w sumie po tego. Spotkamy się z nim. Dobra, ja mu powiem, żeby wrzucał. Widzowie, Krystian dodaje kolejny film bez kitu. Ja... Muszę przestać tak jeździć jak debil. Halo, Krystek? Krystek! Halo, halo. Słuchaj, klikaj tam, opublikuj. Jasne, ja tam daję dla komentarzów jakieś serduszko. I ten przepis jakiś napisali na Bigos. Przypiąłem. Se zrobię, tak, w domu z tego zrobię potem. I tam może im powiemy, żeby jakieś przepisy pisali, bo ja chętnie bym sobie coś zrobił. Trzeba powiedzieć w odcinku. Dobra, poczekaj, bo mi Liam wypadł z auta. Odzwonię do ciebie. Wrzucasz filmik, czy nie? Czekaj jeszcze. Jasne. Ja pierdolę. Gdzie on wypadł, widzowie? Gdzie on jest? Ja pierdolę. Jest. Właśnie taki jesteś. Co ty zrobiłeś? No wypadło mi się, no. Zapinaj pasy. No dobrze. Przecież wiesz, że szyby nie ma z przodu. Łatwo wypaść. Dobra, to co? Poczekamy na Krystka. Zadzwonimy Krystiana. Odbierzemy Civica. To muszą być motoryzacyjne filmy, chłopie. Rozumiesz, trzeba się nauczyć montować, bo... Tam ten mikrofon poprawić. Halo? Krystek, tak. Przyjedź naprzeciwko komisariatu, tam dodamy film i nagramy nowy. Jak tylko... gdzie jest naprzeciwko? Mission Row? Mission Row, Mission Row. Może już lecę. Naprzeciwko, tam po drugiej stronie jest parking i posłuchaj mnie. Gdzie? Weź zapasowy mikrofon, chyba że nie masz. Mam. No to, bo już mnie nie było mnie słychać, no. Ale będzie, na tym już nowym będzie, słychać, bo to mikrofon naprawił. Dobra, no, jadę. No to czekamy na ciebie, na razie. Dobra, tu muszę uważać, bo jesteśmy pod komisariatem, a pamiętam jeszcze pierwszy sezon. No widzisz, Kacper, jak lecimy z tematem. Ja pierdzielę, ale się jaram tym. Śmieszne to jest. Właśnie, Franklin, musimy wstawić zdjęcie na kanał, rozumiesz? Na profilowy kanału, awatar kanału. Aha, banner, tak? Banner, no możemy zrobić ci zdjęcie. A może twojego wąsa byśmy tam wytupili? No dobra, co? No dobra. Tu gdzieś powinna być mój Civic, tu gdzieś powinien być mój. Szukaj go. Cholera, nie ma go. Ty, to jest Civic! Gdzie? W śmietnikach. Co? W lewo. Co? Tak, ty, to jest Civic! O, no ale kurczę, chyba nie działa. Drzwi do góry się podnoszą, komu byś to chciał robić, Franklin? Ty, nie wygląda tak źle w sumie, zadzwoń sobie tutaj się o tej łódź, może jest twoja, nie jest moja, chociaż dobra, zadzwonię do niej. Albo nie, to raczej na pewno nie jest moja łódź. Liam? O, co jest? Chodź, ustaw się, to ci dupne zdjęcie, co? Dobra. Ale to chodź do słońca. Zrobię mu fotę, widzowie, na profilowe tego kanału. O, jest Krystian. Jesteś Krystek? Jestem. To może, to jak masz kamerę, to cyknij, no, tak zbliżenie na wąsa Liama, to będzie nasz awatar taki tymczasowy, jasne. Co ty na to? Czyli to co? wstawić na awatar Liama. Tak, a potem zrobimy sobie zdjęcie, tylko musimy... Ja bym jechał na złom z tym autem, z tym Civiciem, dowiedzieć się, czy warto go w ogóle naprawiać, czy złomować. Może tam może zrobimy wywiad ze złomiarzem. Już zrobiłem. Co? Już zrobiłeś? Tak, zrobiłem. A wywiad ze złomiarzem? Weźmy go, bo musimy motoryzacyjne rzeczy. Co? A gdzie ten złomiarz? No, na złomie, no trzeba jechać za złomowisko. Tylko kto pojedzie tym rzęchem? Ja się boję. Ja pojadę. Dobra, jedziemy. Liam, czytaj mi dalej te komenty. Dobra. A, poczekaj, Krystek! Tak? Dodaj teraz film nowy. Już to w aucie go wstawię. Teraz go wstaw. No. Ja chcę go zobaczyć, zanim ruszymy. Dobra, widzowie, nowy filmik Krystiana. Proszę państwa. Witamy, Claptonowie. 5000 subskrypcji ma ten kanał, ja już tu odpalam. Przechwytywanie okna, czy wy widzicie? Tak jest, motokanał. 30 minut temu jest tutaj. To na pewno nie ma 3000 wyświetleń.
8000 łap w górę to ma, what the heck? Biedne autko, no. Trzeba się dowiedzieć, co z tym autem zrobić, no ale czekamy, aż doda się kolejny filmik. Jeszcze go nie dodał, dobra. No i co? Dodajesz? Jest. Dodał już, już dodał. Dobra, oglądam. Dobra widzowie, oglądamy ten filmik, jest. Nie ma go, co jest? Aha, ja go nie subskrybuję, powinienem go zasubskrybować. Naprawiamy auto fajnej dubeczce. Ja pierdzielę, nie wierzę. Już? Już. Dajcie widzowie u nas na filmiku, witajcie. O, dziękujemy za piękne 1000 subskrypcji. Tak, jeśli będzie 10 tysięcy, to Liam klepnie oto tą mechaniczkę w tyłeczku. Dobrze, a widzowie, jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, brudy na brunkę taką, że ojojo. Tak. Brudy na brunkę. Dzięki Jacek. Witamy panią. Dzień dobry, witamy panią. Wywiad. Wywiad. Fokusa nie ma ta kamera. Odkąd pani korzysta z fotowoltaiki? Od nigdy. A motoryzację ją pyta. A silniki, jakie pani preferuje? Ja się nad tym nie znam. A pani coś grzebie. A pani coś grzebie, właśnie. No, już panu tłumaczę, ponieważ... O, co on nagrywał? Dał mi auto. I... No i... Ruch od się dał z niego. To my wyremontujemy ten samochód, jeśli nasi właśnie odbiorcy będą go chcieli. Dobrze. Wyremontować. Wiesz. Ale ja nie mam pieniędzy. To my to zrobimy za darmo, droga pani. Za darmo. Wystarczy, że pani zasubskrybuje nasz kanał, jak nasi widzowie. Pani zasubskrybuje nasz kanał. Nazywam się Klaptonowie. Klaptonowie, subskrybujcie kanał. Dobra, kończ ten film. Już kończysz? No. Ostatni shot przepiękny. Dobra, widzowie. Drugi film. Łapka w górę się należy. Super robota, oglądam z Luzinką. Dobra, mamy to, widzowie. A nie to, co? A, i przypnę wam teraz ten filmik nowy. Ten wam odepnij wiadomość. Tutaj jest nowy, pyk. Przypnij wiadomość, no i dobra. Dobrze, kurde. Powiem ci tak, Krystian. Tak? Musimy chyba niedługo pousuwać te filmy i nagrać profesjonalnie. Ale one są profesjonalne. Właśnie nie podoba mi się, co ty za cycki nagrywałeś? Przecież nam mogą zdjąć. Ale co samo się kamerę przybliżyło. Dobra, Krystian. Teraz ja nagrywam, a wy będziecie ten. Dasz mi jasne kamerę. Wysiadka, dobra, wskakujcie. A, ktoś z Civiciem musi jechać. Rycha. Krycha mu powiedział. Liam, i co tam piszą w komentarzach? No w tym nowym odcinku piszą tak, super film. Pozdrawiam Liama. Super filmik, ale z rodzinką się już śmiałeś, wieszek aż zadławił szynką. Pozdrawiam z rodzinką. Super filmik, aż się z rodzinką uśmialiśmy. Wieszek się aż zadławił szynką. Pozdrawiam z rodzinką. Wesoła rodzinka, dziękuję, pozdrawiam. Uważaj, Krystian, tym gruchotem. Czekam z niecierpliwością, jestem niesamowicie dumny, że kanał się rozwija. Powodzenia dalej, chłopaki. Dzięki, Fex. Ej, może nagrajcie moją jazdę taką w mieście niebezpieczną. Nie, ale ja nie mam jak tego nagrać, bo prowadzę. Kapitalny film! W następnym filmie zabierzcie Krystiana z Makarowe... Nie czytam. Co? Nie przeczytam tego. Uwaga wszyscy, żeby spokojnie zrobić. Mener z podziemi, proszę pana. Proszę nie pisać takich komentarzy obraźliwych. Hejta dostałeś? Co nie napisali? Mener z podziemi? No, mener z podziemi. Śmieszne. Napisał, że Krystian ma wziąć Makarowa do lasu z zawiązaną brunką, by zdobił złotą piłkę. O kurde. Makarow, taka broń, wiesz? Piwpaw taki. No. Super robota, oglądam z rodzinką, aż dziadek się zszedł na zawał. Super film. Pozdrawiam z wujkiem i jego pszczółkami. Kocham was i ten content. Mama mia! Też lubimy nasz content i dziękuję bardzo. Chłopaki, oglądam wasz film z małą tatą i śmiejemy się z takich filmów. I czekam na te brudy na brunkę. Pozdrawiam. Franek, dziękuję.
przepis na piwo ktoś dał. Czekaj, dobra, czekaj, dojechaliśmy. Dobry? Dobry. Ja mam pytanko, bo tak, mamy takiego cywika. No. I my się zastanawiamy, czy on jest do odremontowania i tak pan swoim okiem rzuci, czy raczej złomix. To nie do mnie, to pan musiał iść tam do szefa, za lawetą stoi. A, bo to ten szef kupił lawetę, to ja znajoma laweta, dobra, nieważne. A, no to pan idzie. Widzowie, no to trzeba się tu dowiedzieć, trzeba nagrać odcinek, kurwa. To jest content dobry. Dobra, bierz kamerę, szefie. Nie, to słuchaj, ty nagrywaj jednak. Nie siadaj. Ja się przywitam teraz, musi być profesjonalny. Nagrywać to? Dobra, to tak. Już, przy żadnych... Dobra, już. Już? Tak, już. Hej, tu Klaptonowie, odcinek trzeci, jest ze mną Liam Liamowski, dziękuję. Dzień dobry, Liam, that's right. I masę przepisów. Dzisiaj dowiemy się, czy warto złomować cywika, czy może nie warto. Przepraszam, tak? Jesteśmy dzisiaj tutaj, obok nas jest. Dzień dobry, witam serdecznie, witam to serdecznie. Jest, że pan nam się w kadr wcina. O, jestem właścicielem tego, proszę o, to włączyć. O, witamy właściciela, to właściciel, nie wyłączaj. Krystian, nie wyłączaj, pan się spruł, ale wy lubicie dymy, nasi widzowie drodzy. Proszę państwa, mamy do pana pytanie. Tak? Czy taki samochód warto zezłomować, czy może warto go odrestaurować? Honda Civic. Niech pan się przyjrzy. Właśnie widzę, tylko ta kamera to gdzieś idzie, to pan rodzinie pokaże, o co chodzi? To idzie, proszę pana, na YouTube. Na kanał Klaptonowie. Klaptonowie, jesteśmy świrami motoryzacji. A można mi zacenzurować twarz, bo wie pan, ja no nie znam. Nie ma takiej opcji. Nie umiemy niestety montować materiału, więc raczej nie. Aha, to... O, jest. Dobra, ten Civic, tak? Dzięki, Powerek, powiem. Tak. Co z tym Civiciem? Co pan myśli? A ile pan chce w niego włożyć? Bo nowy jest wart 60 tysięcy. Chciałbym w niego nic nie wkładać, proszę pana. Aha, no to do... Bardzo dobry żart. Zostawcie suba i łapać. Tak. A jeśli chcecie, żeby Liam, widzowie moi drodzy, usiadł na butle od zmiany biegów, to zostawcie tutaj 60 tysięcy tych lajków. Lików. Dobra, Liam, nie biją tyle, nie ma szans. Wbicie 3000 łapek w górę! Dobrze, panowie, proszę was, spokój, chwilę, bo nie mogę złapać myśli. Proszę was, naprawa tego Civica wyniesie połowę tego, ile kosztuje nowy, więc 25-30 tysięcy, coś takiego mi się wydaje. O drogo, widzowie, niestety nie zarabiamy z kanału Klaptonowie na tyle, ażeby pozwolić sobie na taki wydatek, dlatego... Złomowanko! Czy myślisz o tym samym co ja? Złomowanko, Liam! Złomowanko! Dobra, pan by, nie wiem... Tak? Miałby pan rady zezłomować tak na odcinku? Odcinku? Ma pan może wybuchnąć? Liam, może ty wjedziesz w ścianę, może... Dobra! Ale przepraszam, panowie, ale... Panowie, co wy robicie? Dymy, widzowie! Proszę go stawić tutaj! Dymy! Jedź, Liam! Wjeżdżaj! No co pan robisz? Nie wierzę w to. Panowie, no proszę was, nie ma Skifiego i się odwala. Nie, panowie, koniec. Tony, bierz go. Zostawcie koniec. subskrypcję. Odstawiasz pan to auto w tym... Odstawiasz pan to auto, już. Ale dymy, no za ten odcinek to widzimy. Tak? Ja pana znam. Kupowałem od pana ostatnio Fatbeda. Przepraszam. Pan zatrzyma kolegę i powie, żeby odstawił to auto. Koniec dymów. Rozwalił się. Johnny, dawaj koło tych paneli, to go postaw. Do złomowania pójdzie. Dobra, a ile za Franklin, chodź. Zakończ odcinek, zakończ. Koniec. Proszę skończyć to nagrywać, dobrze? Proszę to skończyć. Jeździ, no to przepchaj go, chłopie, tutaj pod te panele gówniane. Ile za ten samochód bym dostał? Panele! Za ten samochód dam panu... Fotowoltaika tam są. Panele. 5 tysięcy był wart, ale pan rozwalił mi połowę złomowiska, więc dam panu 2,5. No dobra, lepszy ryc niż nic, i tak miałem sprzedawać, 2,5 tysiące, tak? Tak, 2,5 tysiąca. Przepraszam za kolegę, ale wie pan, content, dla contentu. Ja go kojarzę, był kiedyś pod motelami. 2,5 tysiąca w gotówce, pan mi tylko podpisze i ja panu... Wydaje to i... Już moment. Podpisane. Dobrze, dziękuję w takim razie. Proszę, panele? A te panele? Nagrałeś? 2,5 tysiąca. Wszystko jest nagrane. Za sztukę? Jakie panele? O czym ty mówisz? A co nie, widzowie? Ty, słoneczne. Te? Nie sprzedawaj baranie. Panele fotowoltaiczne. Widzowie, słyszeliście, ile kosztuje naprawa tego auta? Chociaż ty, to był prezent.
Szefie, ja może pojadę do domu, od razu to wrzucę, czy nie? Zajmuję magazyny ode mnie i wyrzuca pan panele. No? Rozmyśliłem się, tutaj pańskie 2,5 tysiąca. O co chodzi? Jednak nie chcę sprzedać tego samochodu. Nie chcę pan sprzedać. Na kontent będzie. Ale jest umowa spisana. A mógłbym go zachować tu na pańskim złomowisku, ale go nie sprzedawać, żeby to był mój samochód dalej? Czyli pan chce jakby wynająć od mnie miejsce, tak? Niech on tu stoi na razie, a ja pomyślę, co z tym zrobić, co? Czyli jak w Lombardzie, no wie pan, nie robię czegoś takiego, ale... Wyjątek pan zrobi dla kontentu. Jak pan nie będzie wpuszczał tego świra z powrotem, to możemy się ugadać. Dobra, tak. Dobra, starga pan swoją tą część umowy, ja stargałem już swoją. Stargać? Ale tak. Wie pan, ja muszę poczekać, jak pan odbierze to auto. Pokaże pan tę umowę, bo chcę zobaczyć ją. Nie, panowie, co... Pan starga. Starga, ja oddałem pieniądze, jakby nie ma tematu, no. O, nie ma tematu, słyszy pan. Ty, odłóż to, chłopie. Co pan myśli? Panie. Odłóż to. Odbierze pan sobie swoje dobra, auto, macie rację, pan to był prezent. A na razie zostaje na złomowisku, pasuje? Słowa. Tak. No i super. Umowa dzięki. Jest, dopóki pan nie przyjdzie. Dobra, dzięki. A te panele to tak, że... No, kontenery przywożę, ja pan, wie pan, mogę panu kontenery opchnąć tych paneli, tylko nie wiem, dopiero co pierwsze rzeczy wyrzucili u mnie, nie? Ale to jakieś takie chyba uszkodzone są te panele. Pan mogą co? Być, mogą być. Firma u mnie jakaś wynajmuje magazyn i zostawia dobra, swoje dobra, ja bym wziął wszystkie te, które tu są. Te, tutaj. Wszystkie, ten. A to jeszcze ten, tam ten. Są. No okej, no to tutaj jest kilka i jeszcze żyje, tam po drugiej stronie pan ma. Ale nie, tylko te tu, tylko te tu, no. No dobra, dobra. To się Liam dogadaj tam z panem, ja czekam w aucie. Szefie, co? Ja mam pomysł na odcinek z tym autem Hondą. Kiedyś tak? Widziałem gdzieś taki filmik, że auto się dla chłopa zepsuło i on je podpalił i wybuchło. Podpalenie auta i wybuch to, na filmie? To. No to by... Ale to jest prezent, słuchaj, nie mogę takich rzeczy robić. A tam to jest od szefa. Co ja za pan... Co ja kurde robię za ślady? Jordanami. Co jest widzowy? Nieważne, wsiadaj. Szef nie odwiezie, ja teraz ten filmik może od razu wstawię, czy nie? Dobra, nie ma problemu. Od razu wstawię i pójdę myśleć nad następnymi, bo to... Dobra. Kurde, z tego można zarobić, nieźle z tego YouTube. Dobra, ile tam mamy tych subskrypcji? Subskrypcjów już mówię, chyba z 7 tysięcy. Ja pierdzielę, nieźle na start chyba. Tak, już mi... No 7100. Mi tam piszą jakieś przepisy, widzowie. Dobra, kupiłem te wszystkie panele. Tak? Ile za nie dałeś? 10 tysięcy. Kurde, Liam. A ty masz tyle pieniędzy? Serio? Chcesz pytać mnie o biznesy? Dobra, czyli co? No, no ale... Przyjadę tu kiedyś ciężarówką. Masz jakąś ciężarówkę może? Ogarniemy coś. Ogarniemy. No, przyjedziemy jak będziemy remontować. Panowie, trzeba tak. Na najbliższe dni. Plan nasz na najbliższe dni. Wiecie jakie jest? Odcinki nagrywać. No, ale przemyślane odcinki nagrywać, tak. Nie gówno content. Może nagramy, jak gotujemy, bo tu piszą nam jakieś przepisy, składniki. Tak, ja myślę, że można elementy kulinarne wrzucić. Natomiast, jeszcze jedna ważna mam rzecz. Mam jeden przepis, pomóż, pomyśl. Jak mam. Chcecie mi pomóc w biznesie poważnym, to musicie się też zaangażować, okej? Okay? Jasne. No dobra. Widzowie. Przepis na piwo. Gotowy słód należy wcześniej zmielić w śrutowniku lub od razu zakupić w formie ześrutowanej. Dodajemy 1 kg śruty na 3 litry wody, taki zacier mieszamy łyżką dużą, można drewnianą. I doprowadzamy do odpowiedniej temperatury, zazwyczaj jest to 65 stopni Celsjusza. Ale temperatura zależy od wybranej receptury na dane piwo. No i tyle, piwo. Szefie, bo też jak będziemy coś robić z jedzeniem, to ja widziałem takiego typka na tym YouTube, co on testuje jedzenie i mówi, robi wrażenie. No, tak? Możemy go wziąć. Bo... Zaprosimy. Na Krosa? Dzięki, Krosa, Ola. To on nas jeszcze wypromuje, my go i będzie. Ty, no właśnie, trzeba się spromować. Trzeba... musisz przygotować, Krystian, spis najpopularniejszych... To nie ten dom, szefie, to tam z tyłu mieszka. A, machnęło mi się. spis najpopularniejszych youtuberów w Los Santos. Będziemy tak, ich odwiedzać i proponować Krosa. Tylko dobra. Nie Brunkę. Brunkę trzeba skreślić. Na pewno jest ich mnóstwo. Ktoś napisał... Ktoś, Krystian, musisz usunąć ten komentarz chyba, no, bo ktoś wysłał przepis na białe prochy. O kurczę, a gdzie to jest? Usuwać to. Na tym nowym odcinku. A jakieś inne są ładne przepisy? Na makowca, przypiąłem go nawet. Ja lubię placki bananowy. Placki, tak. Ale czemu? To miał być kanał motoryzacyjny sos zamiast... Sosnikowy. Nic nie piszę o tej dziewczynie, nie, co wystąpiła. Nie, szefie, ja teraz napiszę w tym komentarzu i powiem, że pisali
Jesteście tacy szlachetni, wzruszyłem się. Tak napisali? Tak. Kurde. Adam, dziękuję za takie komentarze. Pisałem komentarz, proszę pisać o autach. O, super. Oglądam to z Cristiano Ronaldo i mówię, że takiego contentu to on potrzebuje. Si! Z Cristiano nagramy odcinek. O, przepraszam! Si. Słuchajcie, si. Teraz nazwij odcinek. Karan, tak. Wyślij nam kontakt do Cristiano. Bezdomny świr demoluje złomowisko. Dobra? Bezdomny świr demoluje złomowisko, dobra. Albo świr z wąsem. Świr z wąsem. Demoluje złomowisko. A dałeś już nasz ten na profilowe tego kanału? Nie, wrócę do domu i to wszystko wstawię teraz. To idź to ogarnij, Krystek. Ja już to zrobię i pójdę spać, bo już trochę zmęczony jestem. Dobra, na razie, dzięki. A na kiedy szefie ten odcinek wrzucić nowy? Na jutro czy dzisiaj? No dzisiaj, no jak najszybciej go dodaj. Franklin, mamy 7000 subskrypcji. Nieźle. I 4000 lajków w górę. Pięknie. Dobry, tak się to robi. Dobry wynik. Dobra, daj mi chwilę. Dobra. Widzowie, dodamy zaraz kolejny film na nasz kanał, że tak powiem, mamy utorowaną w tym... Cześć. W tym momencie drogę. Już wam powiem, jak to wygląda, żeby się każdy nie czuł pogubiony, proszę państwa, proszę was, moi widzowie. Sprawa wygląda tak. Franklin razem z kolegami robi jakiś bekowy kanał na YouTubku i zdobywa sobie tam popularność i traktuje to jako hobby, nie mamy z tego zarobku. Natomiast zarobek mamy z aukcji komorniczych. No aukcje komornicze, wybieramy się, proszę państwa, szukamy perełek, nie przepłacamy, licytujemy mądrze temat i kupujemy nieruchomości, po czym remontujemy i sprzedajemy po zawyżonej cenie i wy cały ten proces widzicie. Czy podoba wam się pomieszanie takich stylów? Aha, i przypominam, że ten YouTube będzie, ja bym chciał, to znaczy Franklin też mam nadzieję, żeby chciał, żeby to był content stricte motoryzacyjny. Wyobraźcie sobie jakieś naprawdę kozackie materiały chłopaków tam. Z jakimiś furami, na przykład testujemy Lamborghini, Liam szybszy od Lamborghini, jakieś takie rzeczy, żeby nam auta podsyłali. A wy na odcinkach PZ-u będziecie widzieć, jak to po prostu wygląda. Ja myślę, że to jest genialny pomysł. A chłopaki IRL będą jarać się komentarzami. To znaczy inaczej, w grze, jak coś napiszecie fajnego, to oni potem na odcinkach mogą to powiedzieć o tym, na przykład w komentarzu. Więc warto, myślę, zaangażować się w tamten kanał, zasubskrybować go sobie z dzwoneczkiem. Tam się będą pojawiać różne dziwne materiały jako uzupełnienie. No i co? No i tak się będziemy bawić. To może być naprawdę zabawne. Co wy o tym sądzicie, proszę państwa, wszystkim? Już patrzę na tą panterę, bo wy cały czas tutaj o tym piszecie. Według mnie to jest naprawdę ciekawe połączenie. To jest atrapa, widzowie. W każdym pomieszczeniu to jest. Już kiedyś z chłopakami o tym rozmawialiśmy tutaj na motelu. To nie jest tak, jak to nie jest online, a nie wiadomo jaki autentyk, nie? Więc no. Zajebiście będzie, ktoś napisał. No i to mi się podoba. Według mnie fajnie. Będziemy łączyć content motoryzacyjny i jakieś aktywności związane z motoryzacją poprzez nasz YouTube'owy kanał Claptonowie oraz zarabiać na czymś innym. W tak samo fajnym stylu, albo nawet fajniejszym, bo te nieruchomości mogą się trafiać różne. Licytacji komorniczych na mieście jest ogrom. Można wszystko wylicytować, więc proszę państwa, IMO to jest perspektywa na naprawdę kontynuowanie tej serii w zarąbistym klimaciku, lekko odświeżonym. No i obchodzimy prawo, nie musimy zakładać działalności, żeby to robić, bo możemy na osobę fizyczną kupować nieruchomość, nie? Ha? IQ 900, widzowie. Ale oczywiście czekamy na odwołanie. Mati.pl, co z Rolls-Rollsem Alberto schowanym na złomowisku? Byczku, to już dawno temat zakończony, widać, dawno nie byłeś na live'ie, no. Dzięki za donate, ale to musisz się pana Alberto pytać, co tam ten. Wyobraźcie sobie, jak gośćmi tego kanału będzie na przykład szef Goodies, Alberto. Masakra. Zadzwoń do szefa sama. Oni chyba niedostępni. No i co? No, czytam sobie tak po boku komentarze. Tak, no mówię i co koledze, żeby czytać. No, głównie piszą, że super odcinki. Na przykład
Ale z was dobrodzielni ludzie. Dzieci ze szpitala co dziecięcego aż się uśmiechnęły. Co za wspaniała ekipa. The Slide. Dziękuję. Szefie, ja muszę iść do siebie na komputer, bo muszę robić zdjęcie Guillaume, bo tam trochę on ma to... trochę pryszcie ma i to jest takie obrzydzające. Dobra, dobra, a powiedz mi, ten film dodaje się? Tak, tam pisze, że jest 2-3 minutki i będzie. Chyba mój kolega napisał Franklin. Nazwałem go... Czekaj, Liam, nazwałem go Liam rozwalił auto, to było epickie. Dobra, ekstra. Dobrze, to ja biegnę. Będę wszystko wstawiał, do widzenia. Mój kolega napisał Teus. Chodź, muszę zostawić furę do mechanika, wiesz? Ja ci poczytam coś tam w komentarzy. Dobra, widzowie, zostawiamy furę u mechanika. Chyba go znam, Teus 215. Wracam właśnie samolotem z Czechosłowacji. Razem z przyjacielem i oglądamy z zaciekawieniem nowy odcinek na waszym kanale. Strasznie podoba nam się wasz content. Widać, że dobrze robicie to z pasją. Bardzo fajne. No, kurde. Bardzo fajny filmik. Uśmiechaliśmy się z rodzinką. Dziadek aż z balkonu spadł ze śmiechu. Pozdrawiam Liama. Dziękuję, pozdrawiam panie ktoś. Super, ale cię lubię chyba ludzie. Zobacza. Jestem pod wrażeniem, jaki ten kontener jest fenomenalny. Mój kolega Marian nie mógł wytrzymać ze śmiechu i utknął w toalecie. Pozdrawiam idola Liama. No lubię go chyba. No kurde, chłopie, dwa filmy, zobacz. Napiszę jakiś siwy... Jakiś... Kto napisał? No jakiś siwy sus człowiek. Fajniutka babeczka też w spoko. Może tak będzie, może tak będzie, Łukasz, zobaczymy. Losz. Aha. Nie znam, bardzo, on jest, jakiś sus jest ostatnio. Dobra, trzeba tutaj jakiego mechanika. Nie, ale poczekaj, bo on jest jakiś popularny. Tak, ten Kamilos? No. On jest popularny. O. No. A co napisał? Fajniutka babeczka też spoko. Aha. Ty, to już się gdzieś wyświetlamy tam dalej. W eter. No, że ten. Jakiś Kamilos, poczekaj. Ile on dobra, jest... trzeba będzie zainwestować do weczuchy. On ma dużo subukcji. On ma... No, 180 tysięcy subukcji. Ja pierdylam, to strasznie dużo. No, on ma więcej niż my. Przebijemy go. Maksiu, nie mów tak, miejmy nadzieję, że się uda jeszcze otworzyć. Ty, to mi zaraz zawibruje telefon, jak trzeci film będzie. Widzowie, już tam możecie śledzić, czy już nowy film jest. Zostawiajcie tu łapy w górę, 20 tysięcy fajnie by było. Czekamy na ten filmik i powoli kończyć będziemy. Wiem, że Ospek się też odpala. Proszę państwa, za moment macie live z życia gangstera. Ale na chwilę obecną... Możecie mu, ale to zaraz powiem, co możecie mu napisać. I może zobaczy Claptonów w internecie. Jest film, dobra. Ty, już ponoć jest, oglądam. Dobra, widzowie, oglądamy ten ostatni film Liamowy. Liam rozwalił auto, to było epickie. Tak, już. Hej, tu Claptonowie, odcinek trzeci jest ze mną Liam Liamowski. Dziękuję za super dobry, komentarze. Liam, that's fine. I masę przepisów. Dzisiaj dowiemy się, czy warto złomować Civica, czy może nie warto. Przepraszam, tak? Jesteśmy dzisiaj tutaj obok nas. Dzień dobry, witam serdecznie. Kim pan jest, że pan nam się w kadr wcina? No, jestem właścicielem tego, proszę to wyłączyć. Właściciel, nie wyłączaj. Nie wyłączaj, pan się spruł, ale wy lubicie dymy, nasi widzowie drodzy. Proszę państwa, mamy do pana pytanie. Czy taki samochód warto zezłomować, czy może warto go odrestaurować? Honda Civic. Niech pan się przyjrzy. Właśnie widzę. Co on nagrywa? Co on nagrywa? W ogóle nie słychać. Claptonowie, jesteśmy świrami motoryzacji. A można mi zacenzurować twarz? Bo wie pan, ja... No nie wiem, nie ma takiej opcji. Nie umiemy niestety montować materiału, więc dobra. Raczej nie. Aha, to... O, jest. Dobra, ten Civic, tak? On wygląda się... Tak, co z tym Civiciem? Co pan myśli? Trzeba się nauczyć, musi się nauczyć montażu, Krystian. Bo nowy jest wart 60 tysięcy. Chciałbym w niego nic nie wkładać, proszę pana. Aha, no to... Bardzo dobry żart, zostawcie suba i łapeczkę. Tak, a jeśli chcecie, żeby Liam, widzowie moi drodzy, usiadł na butle od zmiany biegów, to zostawcie tutaj 60 tysięcy tych... Lików. Jak odpatrzcie, jak Liam na mnie patrzy. Bicie! 3000 łapek w górę! Dobrze, panowie, proszę was, spokój. Ja chciałem coś powiedzieć, a ten mu przerwał. Naprawa tego Civica wyniesie połowę tego, ile kosztuje nowy, więc
25, 30. Czekam na te dymy, na te dymy tutaj. Ma pan może. A może Liam? Liam, może ty wjedziesz w ścianę, może. Tak... Dobra. Ale przepraszam panowie, ale... Bez montażu te filmy. Dymy widzowie! Rozwalaj to, Leo! Wjeżdżaj! Co pan robisz? Nie wierzę w to. Panowie, no proszę was, nie ma co się odwalać. Ja pierdzielę, ja tu go potrącę. Nie, panowie, koniec! Tomy, bierz go! Zostawcie subskrypcję, zostawcie subskrypcję! Nie, odstawiasz pan to auto! Odstawiasz pan to auto, już! Panie Clinton, tak? Ja pana znam. Kupowałem od pana ostatnio dla Beda. Przepraszam. Pan zatrzyma kolegę. Ja pierdylam. Franklin, chodź. Zakończ odcinek, zakończ. Koniec. Piękne. Proszę państwa, trzy filmy dodane na kanał. Czy ktoś z was zna JJ Joker? Clintonowie. Ej. Co? Kozacko wystąpiłeś. Wiem, dziękuję. No, ale musimy się nauczyć montować, powiem ci. Tak. Podrzucam też pomysł, aby był wyścig Liama z Polonezem. Gracian Gaming. Dobry pomysł. Trzeba zrobić super jeden na porządny film. Tak. No, słuchaj. To co, a nikogo tu nie ma? W ogóle co jest? A jest nie jakiś wiem. Ty. Dobra. Widzowie, porozmawiam sobie z gościem. A wy możecie sprawdzić ten kanał na kanale Clintonowie. Hej! No, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czy może pan zerknąć na mój samochód? Jasne, już. Wie pan co, będę chciał go kompleksowo wyklepać. No oj, co tu się podziało? No trochę się podziało, wie pan. Brudny jest, poobdzierany. Damy radę? Da radę, na spokojnie, wszystko da radę. No to dobra, no to ekstra. To mogę panu go zostawić? A ile mniej więcej to wyjdzie? Nie wie pan. Musiałbym każdą szkodę obliczyć, a to musiałby pan chwilę poczekać, jeśli no to może przy odbiorze, co? No już trudno, ile wyjdzie. No to dobra, to też tak zrobimy. Dobra, to dziękuję panu bardzo. Dziękuję, ja. Dobra, miłego dnia. Pan zasubskrybuje nas. Ten już załatwia tam promo. Widzowie! Za subskrybenta dostaliśmy tam. Dobra, będziesz. Piona Liam, ja zdupiam na chatę, to piona. Trzymaj się. Clintonowie rządzą, wiesz o tym? Clintonowie rządzą! No, zaraz awatar tam trzeba dodać i banner. Dobra. Na razie. Dobra, cześć, trzymaj się. Widzowie, wpadnijcie, bo wiem, że Ospek się też odpalił. Jeśli macie ochotę, to by było na tyle z live'a z Perzeta. Jak wam się podobało, łapeczkę w górę proszę zostawić ładnie. Wpadnijcie na kanał Clintonowie i zostawcie subskrypcję. W przypiętym komentarzu macie filmik, ale tam wleciał też najnowszy, więc ja już wam go nie będę pokazywał. I wpadnijcie też na live'a do Ospka. Możecie mu tam napisać, żeby sprawdził Clintonów, nowych youtuberów w mieście. Ale Ospek to wiecie, jest gangster, to pewnie nie będzie chciał oglądać. Mimo to możecie coś tam, moi drodzy, poświrować i wpaść do Ospka, po prostu zobaczyć, co on robi w danym momencie na serwerze. No i co, może ja się tam pojawię na chwilę, zobaczymy. W każdym razie wpadajcie do Ospka, wpadajcie na kanał Clintonowie. I co, dziękuję wam za lajwika, łapeczka w górę mile widziana, proszę państwa. I no co, wpadajcie do Ospka. Za dwa dni się widzimy w kolejnym materiale. Także dziękuję za dzisiaj i do następnego. Yo. Poczekał, co nie?
dzisiaj dzień dobry u nas na filmiku. Dzisiaj.